Czy składa Pani jakieś wnioski? Tak. Proszę. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, ja zostałam wezwana w celu... Jeszcze? Tak. Przepraszam. Zostałam wezwana w celu postępowania zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia... Jeszcze? Przepraszam. Przeprowadzenia wyborów prezydenta w formie głosowania korespondencyjnego w 2020 roku. Biorąc pod uwagę, że ja w tej sprawie nie wiem nic, albo takiego postępowania nie wszczynałam, nie prowadziłam, nie nadzorowałam, w związku z powyższym sięgnęłam do protokołu z 26 stycznia 2026 roku, gdzie ustaliłam, że będę przesłuchiwana na okoliczności postępowania 3DS589/2020 Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa. Jeżeli to jest faktyczny powód mojego wezwania, to oświadczam, że obowiązuje mnie tajemnica postępowania przygotowawczego. W związku z powyższym moje pytanie, czy ja z tej tajemnicy zostałam zwolniona, zostanę zwolniona ewentualnie w jakimś zakresie? Dobrze. Rozumiem, że pani się powołuje na tajemnicę... prawnie chronioną. Tak, tak, rozumiem, ale na którą tajemnicę? Śledztwa czy tajemnicę o prokuraturze? Tajemnicę postępowania przygotowawczego, tajemnicę prawnie chronioną. Pani... Szanowna Pani... Artykuł 11f. Dobrze, dobrze. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że przed momentem była tutaj Pani Prokurator Wrzosek i nie było żadnego problemu, żebyśmy Panią Prokurator Wrzosek przesłuchali. Więc... Panie Przewodniczący, no jestem zobowiązana do zachowania tajemnicy postępowania przygotowawczego. Dobrze, czyli rozumiem, że Pani... Spokojnie, Szanowni Państwo, rozumiem, że Pani powołując się na tajemnicę chce odmówić przed komisją składania zeznań. Nie chcę odmawiać zeznań, chcę tylko wiedzieć, czy zostałam zwolniona i czy w dniu dzisiejszym tutaj przed Państwem i przy dziennikarzach mogę złożyć zeznanie. Dobrze, czy ja mogę poprosić Panie Radce, żeby może Pani Mecenas Buczek, czy Pani Mecenas... Ja mam też prośbę o kontekst tej opinii BAS-u, którą otrzymaliśmy. Dobrze, poproszę w całości. W tej sprawie. Oczywiście. Dobrze. Są trzy opinie BAS-u. Poproszę w takim razie o opinię. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym do komisji wpłynęła opinia z Biura Analiz Sejmowych, którą podzielam w tym zakresie, która stanowi, że tajemnica postępowania przygotowawczego kreowana przez normę sankcjonowaną z artykułu 241 paragraf 1 KK nie rozciąga się na wiadomości z prawomocnie umorzonego śledztwa lub dochodzenia, chyba że umorzenie nastąpiło ze względu na brak wykrycia sprawcy. Informacją powszechnie znaną jest, że pani prokurator umorzyła śledztwo w sprawie prawie 4 lata temu i że w tym zakresie nie toczy się żadne postępowanie, tym pod tą sygnaturą. Więc mam poważne wątpliwości, na jaką tajemnicę śledztwa się pani prokurator powołuje, dlatego że istotą tajemnicy śledztwa jest uniemożliwienie ujawnienia informacji z toczącego się postępowania przygotowawczego. Skoro takie postępowanie przygotowawcze się nie toczy, to mam wątpliwość, przed czym pani prokurator miałaby się zasłaniać. Nie jest to tylko i wyłącznie pogląd wyrażony w opinii, która wczoraj została doręczona komisji przez Biuro Analiz Sejmowych, ale jest to również pogląd powszechnie przyjmowany w doktrynie. Przykładowo komentarz do artykułu 241 pod redakcją pana sędziego Wróbla, zgodnie z którym publiczne rozpowszechnianie wiadomości pochodzących z postępowania przygotowawczego podlega kryminalizacji na podstawie artykułu 241 aż do momentu, w którym takie wiadomości zostaną rzeczywiście ujawnione w toku postępowania sądowego na rozprawie lub posiedzeniu, albo do zakończenia postępowania przygotowawczego, jeżeli nie nastąpiło po nim postępowanie sądowe. Na przykład z uwagi na umorzenie postępowania przygotowawczego, jako że w takim zakresie postępowanie przygotowawcze nie musi już podlegać ochronie. Dlatego, Szanowni Państwo, ja mam poważne wątpliwości, czy taka tajemnica śledztwa jeszcze w tym zakresie obowiązuje. Biorąc pod uwagę, że postępowanie jest umorzone, zostało umorzone przez panią prokurator nie z uwagi na to, że nie wykryto sprawcy, ale dlatego, że czynu nie popełniono. A druga rzecz w tej sprawie szczególna, że szereg informacji z tego postępowania przygotowawczego jest już jawny w przestrzeni publicznej.
Nie wszystkie informacje. Pani świadek, proszę bardzo, pani prokurator. Panie przewodniczący, rozumiem, że... Tylko proszę do mikrofonu, przepraszam. Przepraszam, że dla formalności, zgodnie z artykułem 11f, mam się czuć zwolniona z obowiązku zachowania tajemnicy postępowania przygotowawczego. To mi w zupełności wystarczy. Jeszcze... Pani mecenas Buczek, proszę bardzo. Czy ktoś z sekretariatu może pomóc włączyć mikrofon? Jedno tylko uzupełnienie. Na podstawie opinii, którą również dysponujemy 7 kwietnia 2006 roku, w tej opinii słusznie wskazano również na ustawę o dostępie do informacji publicznej, która wyraźnie zastrzega, że nie można ograniczyć dostępu do informacji publicznej osobom trzecim z powołaniem się na ochronę interesu strony w sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu karnym, jeżeli postępowanie to dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne. W związku z tym również z tego względu, z uwagi na tą ustawę, uważamy, że te informacje są powszechnie dostępne, a jak również nie można się powoływać na tajemnicę postępowania przygotowawczego, zwłaszcza, że dotyczy to organów władzy publicznej. Czy świadek chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Odnośnie tajemnicy, czy w dalszym ciągu? Nie, no rozumiem opinie. Panie są dość czytelne i proste. Czy pani jeszcze chciałaby to skomentować w jakikolwiek sposób? Nie, dziękuję. Dobrze, dziękuję. W takim razie... Pytanie, panie przewodniczący, jeśli można to... Czyli rozumiem, że działamy w sytuacji, w której nie zwalniamy z tego obowiązku tajemnicy postępowania, ponieważ w państwa ocenie, komisji również w konsekwencji, nie dochodzi do sytuacji, w której należałoby taką zgodę uzyskać, tak? Taka jest dzisiaj sytuacja. Tak. Nie dokonujemy zwolnienia. Pani mecenas Plichta, proszę bardzo. Czy ktoś może włączyć mikrofon, pani mecenas? Momencik, sekundkę. Proszę bardzo. Panie pośle, ponieważ nie toczy się postępowanie przygotowawcze, to nie jest ono objęte tajemnicą śledztwa. Na tej podstawie uważamy, że nie ma podstawy, żeby zwalniać z jakiejkolwiek tajemnicy prawnie chronionej, bo ona już po prostu nie obowiązuje. Dobrze. Przynajmniej, przynajmniej jeśli chodzi o tajemnicę śledztwa. Dziękuję bardzo. Dobrze. A jeżeli świadek się powoła na jakąkolwiek inną, to będziemy jakąkolwiek inną rozważać odrębnie. Jasne. W zależności od pytań, które by się pojawiły. Rozumiem. Dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy w takim razie do... Pan poseł Wójcik, proszę bardzo. A pani ekspert ma pytanie. A czy takie postępowanie może być podjęte? Może być, panie pośle. Otóż podjęte, i tu jest właśnie cały problem, pani mecenas. Tu jest cały problem, że w zakresie, w którym pani prokurator będzie przesłuchiwana, czy może być przesłuchiwana, pani wskazała konkretną podstawę prawną. Chce skorzystać z możliwości odmowy składania zeznań, bo ma również tę obawę, że różne sytuacje mogą być w przyszłości. To postępowanie może być podjęte i tutaj różnego rodzaju rzeczy mogą być ujawnione. I to może być ze szkodą ewentualnie. No dla tego postępowania pani prokurator ma prawo się zasłonić prawem do odmowy w składania zeznań i my powinniśmy to uszanować. No, panie przewodniczący, przepraszam, ale jeżeli pani ujawni pewne rzeczy, no to przecież to jest przestępstwo, może być, i to mamy tego całkowitą świadomość. Wniosek, dobrze? Oświadczenie chciałam złożyć. Chciałabym się odnieść do wypowiedzi medialnej pana posła z dnia 21, pana posła Dariusza Jańskiego. Ale to... Z dnia 21 lutego 2024 roku, która miała miejsce na antenie Radio Tok FM, w której to pan poseł przypisał mi pewne zachowania dotyczące postępowania w sprawie tzw. wyborów korespondencyjnych, a mianowicie, że poleciłam umorzyć śledztwo w tej sprawie, że umorzyłam szereg innych postępowań za zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli, jak również, że przesłuchałam potajemnie w kolejnym postępowaniu takich świadków jak pan premier Mateusz Morawiecki czy pan Jacek Sasin. Oświadczam, że żadna z powyższych czynności i takich okoliczności miejsca nie miała, a pan poseł, wygłaszając takie oświadczenie na tydzień przed moim przesłuchaniem, a jeżeli nie chciał pan wprowadzić w błąd opinii publicznej, to musiał pan zostać błędnie poinformowany o okolicznościach procedowania w powyższej sprawie. Ja mam nadzieję, biorąc powyższe na uwadze, że moje przesłuchanie w dniu dzisiejszym, pomimo tego, że pan postawił już tezy,
dotyczące mojego zachowania odbędzie się z poszanowaniem reguł i zasad, a moje zeznania zostaną ocenione obiektywnie przez zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Dobrze, dziękuję. Momencik. Dobrze, pani prokurator, chciałem zwrócić uwagę, że dzisiaj właśnie między innymi o tym będziemy rozmawiać. Jak to się stało, że 3 godziny po tym, jak pani prokurator Wrzosek wszczęła śledztwo, pani to umorzyła. I po to właśnie między innymi panią zaprosiliśmy, bo odnoszę wrażenie... Momencik, panie Buda. Nie ma żadnej zależności. Przechodzimy do zadawania pytań. Pani prokurator, chcę zapytać panią wprost, kiedy i od kogo? Tak, dobrze, ja słyszę pana. Kiedy i od kogo? I w jakich okolicznościach dowiedziała się pani o śledztwie wszczętym przez prokuratora Ewę Wrzosek w sprawie wyborów korespondencyjnych? Dobrze, w takim razie jest wniosek formalny. Czy ja mogę, panie mecenas, poprosić o opinię w tej sprawie? Jest wniosek formalny w oparciu o wypowiedzi medialne. Gdybyśmy mieli w oparciu o wypowiedzi medialne kogokolwiek z tych posłów... Nie, panie Buda, nie pozwolę, żeby pan rozbijał tą komisję. Co innego jest? Kiedy pan Wójcik był wiceministrem sprawiedliwości, w innej sytuacji, bo pan Wójcik, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości, i pani prokurator zawnioskowała o to z wiadomych powodów, a co innego jest opinie medialne członków komisji. I doskonale państwo wiecie. Mógłbym cytować, ale panie Buda, naprawdę, awantury to może pan robić w PiS, ale nie tutaj, naprawdę. Nie pozwolę na to. Czy panie mecenas chce się wypowiedzieć? Pani mecenas Plichta, pani Buczek, proszę bardzo. Szanowni państwo, podczas prac tej komisji doszło już do dwukrotnego wyłączenia członków komisji. Pierwszego, pana posła Jabłońskiego, w ogóle z prac komisji, dlatego, że doradzał w sprawie wygaszenia jednej z kluczowych w sprawie decyzji, a zatem jest osobą, co do której w sposób oczywisty zachodzą wątpliwości co do jego bezstronności. Panie pośle, proszę nie przeszkadzać. Zakres przedmiotowy prac komisji nie jest ograniczony ani żadną datą początkową, ani żadną datą końcową. Ale możecie panowie nie przeszkadzać, no taki spokój. Ja mam prośbę o skorzystanie z innego doradcy. O Jezus, panie Buda. Bardzo pana proszę, panie przewodniczący, żeby pan nie przerywał chociażby doradcom tej komisji. No naprawdę, niech pan... Mamy ich 11. Dobrze. Pani... Czy podważę moje kompetencje, czy jak mam pana wypowiedź teraz rozumieć? Bo ja mogę odczytać uchwałę o powołaniu tej komisji śledczej i udowodnić panom, że nie ma żadnej daty początkowej, ani... No to chyba nie... A co innego słyszeliśmy, składając wnioski dowodowe na pierwszym posiedzeniu komisji. Kto? Panie pośle, bardzo proszę uszanować panią... Bardzo proszę, żebyście państwo uszanowali. Dobrze. Czy panowie z PiS-u możecie uszanować wypowiedź pani mecenas? Dobrze. Panie pośle Krystian, czy może pan uszanować wypowiedź pani poseł Plichty? Może pan? Dobrze, ale proszę nie przerywać. No proszę, żebyście państwo nie wchodzili w ten. Proszę bardzo. Pani mecenas, proszę kontynuować. Prezydium Sejmu, panie pośle. Nie, panowie, nie będziecie w taki sposób, nie pozwolę, żebyście rozbijali tę komisję. Pani mecenas kończy i kończymy ten wątek. Proszę, pani mecenas, proszę nie odpowiadać na te pytania. Bardzo proszę odpowiedzieć na pytanie, które zadaliśmy w kwestii merytorycznej, bo nie pozwolę na to, żeby ta dyskusja trwała za chwilę 5 godzin. Ja mam prośbę o... Nie no. Panie Buda. Panie pośle Buda, no przecież pani mecenas jeszcze nie skończyła, a pan już, no niech pani uszanuje kobietę. Dobrze, pani mecenas, bardzo proszę. Panie pośle, mam prośbę o opinię. Tak, proszę bardzo, pani mecenas.
Mam prośbę o opinię pana Krzysztofa Sobieskiego. Czy pan myśli, że nikt tego nie słyszy, co pan mówi? No na mamy 11 doradców, proszę o skorzystanie z innego doradcy. Pani mecenas, panie pośle, czy pan się boi nie jako kobiety, czy jako eksperta? Bo nie wiem, w jaki sposób mam oceniać teraz pański atak. Brawo. Strasznie się pani boję, naprawdę jestem przerażony. Proszę mi dać tak samo jak koperty pana przewodniczącego się boję. No naprawdę, to jeżeli pan jestem się przerażony. Boi, to proszę mi udzielić prawa do odpowiedzi tak, na to. Mam prośbę do pana przewodniczącego, nie to panie mecenas, dobrze, żeby skorzystać z innego doradcy. Nie, panie, dobrze, pani mecenas kończy swoją wypowiedź. Czy może choć raz pan, pani mecenas, nie przeszkadzać wypowiedzi? Mogę o to prosić. Szanowni panowie, czym innym jest zakres przedmiotowy wyznaczony prac komisji, wyznaczony datą dzienną, początkową i końcową, a czym innym jest zakres przedmiotowy w zakresie organów, których działalność bada komisja? I zgodnie z moją pamięcią, wniosek dowodowy, który państwo formułujecie prawie na każdym posiedzeniu komisji, jest oddalany dlatego, że przesłuchanie tych osób nie mieści się w zakresie przedmiotowym, a nie czasowym trwania komisji. To jest pierwsza rzecz. Podsumowując, wyłączenia, które miały dotychczas miejsce w sprawie, tak jak już wskazałam, pan poseł Jabłoński został wyłączony z tej komisji dlatego, że miał doradzać w sprawie wygaszenia kluczowej w tej sprawie decyzji. Natomiast w dniu dzisiejszym na posiedzeniu pierwszej części posiedzenia pan poseł Michał Wójcik został wykluczony z czynności przesłuchania, dlatego że był jednym z bliskich współpracowników, jak podała pani prokurator Wrzosek, pana ministra sprawiedliwości, a jednocześnie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, jak również prokuratora krajowego. I dlatego zachodziły wątpliwości co do pana bezstronności. My już wielokrotnie również jako eksperci w swoich opiniach prawnych podkreślaliśmy, że czym innym jest uprawianie polityki i formułowanie wypowiedzi jako polityka, udzielanie wywiadów i wypowiadanie się w tym zakresie do mediów, a czym innym bezpośrednia znajomość i współpraca na szczeblach administracji rządowej. Dziękuję bardzo. Dobrze, ale to nie jest Hyde Park, to jest poważna komisja. To jest. Panie przewodniczący, można? Proszę. Dziękuję. Porządkując tę kwestię, panie przewodniczący, wysoka komisja, wobec oświadczenia świadka, które tutaj zapadło dzisiaj i zostało wyrażone, należałoby raczej przytoczyć artykuł 11c, ustęp 1, punkt 10 komisji, o czym świadek została pouczona, czyli o prawie do złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 bądź 6 tej ustawy. I w mojej opinii pan przewodniczący powinien zapytać świadka, czy z takiego uprawnienia w tym momencie wobec treści tego oświadczenia korzysta. I jak rozumiem, temu służyło wyrażone w formie wniosku formalnego zapytanie pana przewodniczącego Budy. No i widzi pan przewodniczący, było się upierać. Ale głosujemy wniosek o pana wyłączenie, po prostu. Panie przewodniczący Buda, naprawdę trochę. No proszę się nie uśmiechać, tylko przepisy czytać, bo w końcu jak pana doradca tego nie mówi. Otóż, chcę zwrócić uwagę, że świadek nie złożył takiego wniosku. Nie złożył takiego wniosku. Proszę o doprecyzowanie wobec tego. Czy świadek składa taki wniosek? Dobrze, czy świadek w tej sprawie chce zabrać głos? Wyłączenie z czynności, artykuł 6. Panie przewodniczący, biorąc pod uwagę treść artykułu 6, tak, ustawa. Wnoszę o wyłączenie. Oczywiście. Co do w zakresie braku obiektywizmu, tak. Co do i bezstronności, co do mojej osoby. I pan nie ma tutaj nic do powiedzenia w tym zakresie, bo jest konkretny przepis, który o tym mówi. Szanowni państwo, zwracam tylko uwagę na jedno, że nie chciałbym, żeby na kolejnych komisjach pojawiały się takie wnioski wobec państwa, że gdzieś udzielaliście wywiadów i będą wnioski, bo nie chodzi o udzielenie wywiadu, tylko chodzi o bezpośredni konflikt interesów. Jest wniosek. Głosujemy. Ale zaraz, panie przewodniczący Buda, gdzie panu się tak spieszy? Nigdzie. No właśnie, to widzę, że pan jakiś taki pobudzony dzisiaj na tej komisji. Dobrze. Dobra, jest wniosek, szanowni państwo, poddaję pod głosowanie w takim razie. Zarządzam głosowanie, bardzo proszę. Wniosek za wyłączeniem przewodniczącego. Bardzo proszę, żeby pan Buda już tutaj nie, ale panie przewodniczący, proszę już nie przerywać, naprawdę. Głosujemy. Bardzo proszę, kto z państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Poproszę o wyniki głosowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie mogę w swojej sprawie, no.
No, to jest coś niepoważnego, panie przewodniczący. Poddaję. Dobrze. Edukujcie się trochę. Dobrze, spokojnie. Drodzy państwo, spokojnie. Jest pan wyłączony. Dobrze. Szanowni państwo, osoba, wobec której jest głosowany wniosek, nie może wziąć udziału w głosowaniu. Zarządzam jeszcze raz głosowanie. Bardzo proszę w takim... Szanowni państwo, powtórzymy to głosowanie, ponieważ... Nie, no chwila, panie przewodniczący, ale... Głosowanie powtórzone. Szanowni państwo, powtarzamy to głosowanie. Proszę o przeprowadzenie tego głosowania ponownie, ponieważ... Nie ma żadnej reasumpcji. Po prostu w tej sprawie nie powinienem głosować, a nacisnąłem przycisk wstrzymujący się, więc chciałbym wyłączyć się z tego głosowania, ponieważ dotyczy mojej osoby. Przed głosowaniem? Chciałbym zwrócić, Wysoka Komisjo, że w poprzednim głosowaniu, gdzie wnioskowaliśmy wniosek o wyłączenie pana posła Wójcika, pan poseł Wójcik głosował. Nie. Wie pan, to jakaś podwójna znajomość prawa, panie pośle. Pan głosował, a teraz pan... To jest pana niewiedza, bo pan jest adwokatem. Nie. Były minister sprawiedliwości tak wybiórczo stosuje prawo, to widać dlaczego przegraliście te wybory, dlaczego po prostu żeście aresztowali tyle ludzi niezgodnie z prawem. Pan był ministrem sprawiedliwości i pan łamie prawo tak, na komisji? Właśnie pana uczę, jakie są przepisy. Ale pan mnie uczy łamiąc prawo, pan łamie wykorzystuje prawo waszą niewiedzę, i głosuje za sobą? Szanowni państwo, nie, panie przewodniczący Karnowski, nie ma sensu, dajmy spokój, poddajemy głos. Nie, legalnie, bo i tak on nielegalnie głosował, ale powtórzymy to głosowanie, bo jestem za tym, żeby było to wszystko legalnie. Jeszcze raz poproszę o głosowanie. Jest. Bardzo dobrze, bardzo proszę. Przechodzimy, nie, panie Wójcik, to pan może opuścić salę. Bardzo proszę, pan Karnowski rozpoczyna. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Chodź, Jacek, chodź. Ja mam pytanie do doradców. Kto w tej sytuacji ma prowadzić obrady? Jeżeli nie ma zgody, będziemy głosować w tej sprawie. Stawiam wniosek formalny o wskazanie, kto ma prowadzić obrady. Po wyjściu i wyłączeniu posła Jońskiego. Panowie, to jest mój wniosek formalny. Niech prezydium się zbierze i zadecyduje. Ja proponuję, żeby brali prezydium. Za prezydium, tylko głosujemy, szanowni państwo. Dobrze. Jest przerwa? Jest przerwa. Na żywo to idzie, ten cyrk, tak? Na żywo? Poszło na żywo, Polki i Polacy, że pan Wójcik niezgodnie z przepisami zagłosował za swoją osobą. Że go wyłączyliście niezgodnie z prawem w związku z tym, już. A państwo tu siedzicie na tej komisji i pani siedzi i pani nie zna ustawy nawet. Taka jest prawda. Gdyby pani znała ustawę, to by pani od razu to zawnioskowała. Brak przepisów prawa nie zwalnia pana z odpowiedzialności do stosowania prawa. Dlaczego pani mecenas nie doradziła posłom, którzy panią zgłosili do komisji jako eksperta w tej sprawie? A dlaczego pan poseł Michał Wójcik, który tak świetnie zna ustawę o komisji śledczej, sam nie wyłączył się z tego głosowania, skoro mówi o tym wprost przepis ustawy? A dlatego, że nie widziałem z powodu do tego, jakie powody mają. Przepraszam, a kto jest... ważyć, ale w tym wypadku pan poseł Joński też może brać udział, bo to nie jest przesłuchanie pani prokurator. Może pan, macie kłopoty z tym prawem, może w sprawie prowadzenia obrad może brać udział. Pan przewodniczący Joński, pan Buda składa wniosek o to głosowanie? Tak, to proszę bardzo. Ale bez pana... Głosujemy, czy rozumiem, że pan siebie zgłasza na prowadzenie, tak? Pan
poseł wyłączony z... Dobrze, nie jest wyłączony z przesłuchania pani prokurator. Łącznie z tym głosowaniem. Nie łącznie z tym głosowaniem. Proszę bardzo, czy chcecie państwo reasumpcji tego głosowania? Czy pan siebie, kto jest... O zmianę osoby prowadzącej obrady komisji. W takim razie głosujemy. Kto jest za zmianą osoby prowadzącej komisję? Głosujemy. Pan Buda postawił wniosek, żeby zmienić mnie z osoby, która ma prowadzić komisję. Jeżeli będzie zgoda na to, to państwo zgłaszacie innego członka. Kto jest za tym wnioskiem? Proszę bardzo. Kto jest przeciwko wnioskowi? Ale kto pana zgłosił, panie przewodniczący? Nade mną. Kto jest za tym, żebym przestał prowadzić obrady komisji? Ale dlaczego pan zaczął prowadzić, panie przewodniczący? Dlatego, że prezydium mnie znaczyło. Ale nie ma czegoś takiego, panie przewodniczący. Jest, panie przewodniczący, zawsze było tak, że to przewodniczący wskazuje osobę, która będzie prowadziła podczas jego nieobecności. Prezydium wskazało pana Karnowskiego, więc panie przewodniczący, proszę kontynuować. Proszę kontynuować komisję. Możemy wyniki głosowania? Nie ma takiego przepisu, przecież który by ograniczył. Pan zgłosił wniosek, no to ja go grzecznie głosuję. Tak, no ale to proszę bardzo, kto jest za tym, żeby... Panie przewodniczący, jeszcze tylko jedna uwaga. Ekspert komisji, pan doktor Paweł Cioch, chce zabrać głos w tym temacie. Proszę pana, teraz jest głosowanie, proszę bardzo. Ja mam prośbę o to, żeby ekspert wyraził opinię, czy pan Joński może uczestniczyć w tym głosowaniu. Ja mam wątpliwość co do postawionego pytania. Proszę bardzo, jest głosowanie. Warto byłoby, żeby jakiś ekspert się wypowiedział. Co proszę pana, jest głosowanie, które zarządziłem. Niech pan powtórzy raz jeszcze formułę zarządzania tego głosowania, bo nie bardzo wiemy, na czym głosujemy. Tą formułę zgłosił pan przewodniczący Buda, który zaproponował, żeby nastąpiła zmiana osoby prowadzącej. Na kogo? Nie wiem, no to za chwilę będziemy głosować. Jeżeli państwo obalicie, to proszę bardzo. Ale pan teraz zarządził głosowanie. W jakiej sprawie? W sprawie tej, żeby pan przewodniczący... Proszę bardzo. Jeżeli ktoś jest za tym, żebym nie prowadził, głosuje za. Jeżeli ktoś jest przeciw, głosuje przeciw. Proszę o podanie wyników głosowania. Proszę głosować. 6 przeciw, wobec tego prowadzę głosowanie. Przechodzimy do zadawania pytań. Ale osoba nieuprawniona brała udział w głosowaniu. Nie. 6, brała 4. Uprawniona osoba w głosowaniu. Także nie ma żadnego problemu. Zgłaszamy. Panie przewodniczący, pan został wyłączony z przesłuchiwania. Nie zostałem wyłączony. Mówi o panu przewodniczącym Jońskim. Czy pan się uspokoił? Zadałem pytania pani prokurator. Pani prokurator, kiedy i w jakich okolicznościach dowiedziała się pani o śledztwie wszczętym przez... Przepraszam, ja mam wniosek formalny. Nie, ja bym prosił, już przegłosowaliśmy. Ja mam inny wniosek formalny. Proszę, słucham pana. Szanowni Państwo, ma wniosek formalny i chciałbym zapytać któregoś z doradców. Proszę pana, były wnioski formalne. Wskazał, proszę bardzo, zostały przegłosowane. Czy pan przewodniczący Dariusz Joński może uczestniczyć w pracach komisji przesłuchania pani świadek wobec sytuacji, kiedy został wyłączony został decyzją komisji od przesłuchania pani prokurator? Moje pytanie jest proste. Czy nie powinien opuścić sali najzwyczajniej w świecie? Proszę o opinię pana doradcy. Panie pośle, niech pan sobie tutaj kpin nie robi żartów, to jest poważna komisja. Jest przegłosowane. Pan przewodniczący Karnowski, bardzo proszę, panie przewodniczący Karnowski. Niech pan kontynuuje. Pan przewodniczący Joński nie będzie zadawał pytań na dzisiejszej komisji. Nie, został przegłosowany, że nie może zadawać, więc nie będzie zadawał. Więc powtarzam pierwsze pytanie do pani prokurator. Kiedy i od kogo, w jakich okolicznościach dowiedziała się pani o śledztwie wszczętym przez prokurator Ewę Wrzosek w sprawie wyborów kopertowych? Poproszę o uszczegółowienie pytania dotyczące, czy wybory kopertowe ma pan na myśli... O wybory korespondencyjne. Ma pan na myśli ustawę z 6 kwietnia 2020? Tak, chodzi o postępowanie, które pani wyda 24 kwietnia 2020. Problem jest w tym, proszę państwa, że postępowanie 3DS 589/2020 nie dotyczyło wyborów korespondencyjnych, czyli ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 roku. Jeżeli państwo pozwolą, ja tak pokrótce przedstawię rys historyczny. Proszę państwa,
5 lutego pani marszałek Witek z postanowieniem zarządziła wybór prezydenta RP, wyznaczając datę na 10 maja. O ile dobrze pamiętam, 2 marca 2020 roku została wprowadzona ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. I ta ustawa później została zmieniona ustawą 31 maja, gdzie wprowadzono rozdział głosowanie korespondencyjne i rozszerzono zakres osób, które w taki sposób mogły głosować. Proszę Państwa, w dniu 3 kwietnia, o ile dobrze pamiętam, a w ogóle mam wniosek dowodowy, jeżeli Państwo dysponujecie aktami, czy ja... Ale przypomnę, Pani Prokurator, ja zadałem Pani pytanie. Od kogo Pani się dowiedziała? Ale proszę, ale ja zadaję pytanie. Panie Czarnek, ja zadaję pytanie, panie, dobrze? Panie Karnowski, niech pan nie przerywa świadkowi. Wielokrotnie pan ja pouczał na ten temat. Przepraszam bardzo, mogę zadać pani prokurator pytanie? Za chwilę będzie pan miał. Proszę. Żeby pan nie przerywał świadkowi. Proszę bardzo, słucham panią. Tak jak mówię, takiego postępowania ja nie nadzorowałam. W związku z powyższym chciałam przedstawić tą chronologię. W dniu prawdopodobnie 3 kwietnia, jeżeli Państwo macie akt, to ja bym bardzo prosiła, tak złożyła wniosek dowodowy o umożliwienie korzystania mi z tych akt podczas odpowiedzi. Wtedy będę mogła bardziej szczegółowo odpowiadać na Państwa pytania. Prawdopodobnie w dniu 3 kwietnia do Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa wpłynęło zawiadomienie ustalonej osoby trzeciej dotyczące wypowiedzi medialnej rzecznika bądź zastępcy rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosława Fogiela dotyczące ogólnie zarządzonych wyborów korespondencyjnych, przepraszam, wyborów prezydenckich. To zawiadomienie wpłynęło w dniu 3 kwietnia. Proszę Państwa, nie możemy uznać, że zawiadomienie, że zawiadamiający miał możliwość przewidywać, że w dniu 6 kwietnia będzie wpłynie do Sejmu projekt dotyczący wyborów korespondencyjnych i ten projekt będzie procedowany. Ale czy umorzyła Pani postępowanie, w które wszczęła Pani prokurator Ewa Wrzosek 22 kwietnia 2020? 23 kwietnia, ale nie dotyczyło ono wyborów. Dobrze, a czego dotyczyło? Dotyczyło, osobą skazaną w zawiadomieniu był rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel i dotyczyło to jego wypowiedzi medialnej poprzedzającej złożenie tego zawiadomienia. Jeżeli macie Państwo akta, tak jak mówię, z pewnością będę mogła szczegółowo... Pani prokurator, ale ja myślę, że nie musimy mieć do tego akt, ale rozumiem, że Pani takie postępowanie 23 kwietnia, które na wniosek tego Pana wszczęła Pani prokurator Ewa Wrzosek, Pani umorzyła. Ale nie dotyczyło ono wyborów korespondencyjnych. Ale umorzyła Pani to postępowanie. Ale nie dotyczyło ono wyborów korespondencyjnych. Proszę Panią, dotyczyło ogólnie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polski i zagrożenia życia i zdrowia spowodowanego tymi wyborami. Ale nie ustawą z 6 kwietnia. Proszę Panią, ale ja się nie pytałem, czy chodzi o ustawę z 6 kwietnia. Powiedział Pan wybory korespondencyjne. Tak, ale... A o ile dobrze pamiętam, to ten tryb był przewidziany tylko i wyłącznie ustawą z 6 kwietnia. Nie tylko. Poprzednią też był, tylko częściowo, prawda? To o tym powiedziałam. Ale zgadza się Pani. Czyli umorzyła Pani to postępowanie. Proszę Panią, jak długo Pani zajęło zapoznanie się z aktami tej sprawy? Proszę Państwa. Panie Przewodniczący. Ale proszę mi nie przerywać. Na podstawie artykułu 11. Ale proszę mi nie przerywać. 11c. Ale proszę mi nie przerywać. Ale proszę mi nie przerywać. Świadek może składać wnioski, co do których komisja musi się ustosunkować. Ale proszę mi nie przerywać. Pojawił się wniosek o ściągnięcie akt sprawy. Proszę przeczytać artykuł 11c ustęp 6. Jest mowa o tym, że świadek może składać wnioski dowodowe, co do których komisja może działać nawet z urzędu. Wobec tego musimy się ustosunkować do tego wniosku. Ale proszę pana, ja... Prosta rzecz. Wniosek. Proszę przestrzegać prawa. Ale no proszę mi nie przerywać. Ustawowe ustawy. Nie przerywać. Ja... Panie Przewodniczący, mam... Proszę nie przerywać. Nie, ja bym bardzo prosił, żeby... Formalny. Nie, proszę Państwa, już przegłosowaliśmy. Wniosek formalny. Nie będziecie rozbijali tej korupcji. Ale proszę Pana, Pani powiedziała, ale Pani prokurator powiedziała, że jeżeli będziemy chcieli znać bardziej szczegółową odpowiedź, to mamy ściągnąć akta. Ja odstępuję od bardziej szczegółowej odpowiedzi. Chciałem się zapytać Pani prokurator, ile czasu zajęło Pani prokurator zapoznanie się z aktami tej sprawy przed ich umorzeniem? Proszę Państwa, ja dobrze pamiętam, zawiadomienie początkowo wpisane zostało do rejestru KO, gdzie ja dekretowałam tę sprawę.
gdzie dokonywałam analizy pod kątem właściwości miejscowej tego postępowania. W związku z powyższym to postępowanie i zawiadomienie było mi jak najbardziej znane. Później kolejna dekretacja tej sprawy, czyli przypisanie do rejestru karnego, również nastąpiło przeze mnie i ta sprawa trafiła do mojego referatu. Zgodnie z dekretacją na aktach sprawy, jeżeli Państwo mieliby możliwość zapoznania się z pierwszą stroną akt sprawy, zobaczycie tam dwie poszczególne dekretacje. Obie dekretacje są na mnie. W związku z powyższym sprawa była w moim referacie. Miałam możliwość zapoznania się z zawiadomieniem podczas tych czynności. Czyli a ile czasu jego umorzenia? Czy pani dokładnie przeczytała uzasadnienie wszczęcia postępowania przez panią prokurator Ewę Wrzosek? Proszę państwa, tak oczywiście, ale też pragnę zwrócić uwagę, że wstępnie przyjęta przez panią prokurator Wrzosek kwalifikacja prawna czynu dotyczy artykułu, ja sobie pozwolę otworzyć kodeks, 165 paragraf 1 punkt 2, czyli wprowadzenia do obrotu środków i substancji niebezpiecznych. Natomiast opis czynu dotyczy wprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia osób. Postanowienie o wszczęciu śledztwa po pierwsze nie korelowało z pisemnym zawiadomieniem. Po drugie były wątpliwości co do podstawy prawne i co do opisu czynu, bo to są rzeczy powinny być jednolite. Niestety okazało się, że tam są jakieś wątpliwości. Tak, zapoznałam się z tym postanowieniem o wszczęciu. Proszę mi powiedzieć, czy wielokrotnie w pani karierze była taka sytuacja, że pani umarzała postępowanie podległego przez siebie, wszczęte przez podległego przez siebie prokuratora? Proszę państwa, być może była taka sytuacja, jeżeli bym... prosił państwa o spokój jednak. Proszę bardzo, pani prokurator. Takie sytuacje zdarzają się bardzo często, albowiem sytuacje, gdy prokurator zastępuje drugiego prokuratora, jak najbardziej sytuacje... Ale czy zastępuje? Ale tutaj nie nastąpiło zastąpienie, tylko pani prokurator była w pracy, rozumiem. Tak, byłam w pracy. Czyli czy taka sytuacja, kiedy jest prokurator w pracy i że pani po 2 czy 3 godzinach od wydania decyzji o umorzeniu, o wszczęciu umarza, czy była taka sytuacja w pani karierze zawodowej? Panie przewodniczący, ja nie wiem, czy pani prokurator Wrzosek była tego dnia w pracy, natomiast ja byłam w pracy. Ja wiem, że informacje medialne są takie nawet z dzisiejszego dnia, że ja tego dnia miałam dzień wolny. Jednakże jest to twierdzenie niezgodne z prawą. Ja tego dnia w pracy byłam, nie przebywałam ani na zwolnieniu lekarskim, ani na urlopie. W związku z powyższym to dla mnie było zaskoczeniem, że w sprawie, która zadekretowana była na mnie od samego początku, właśnie pani Wrzosek wydała postanowienie o wszczęciu śledztwa. Jak to się stało, że sprawa, która była zadekretowana na mnie, trafiła na biurko pani prokurator? Do tej pory nie znalazłam na to odpowiedzi. Czyli nie umie pani, przepraszam, nie pamięta pani takiej sytuacji, że pani wszczęła, że umorzyła pani postępowanie wszczęte przez 2-3 godziny wcześniej, bo dla mnie, czy jest taka, zna pani taką sytuację w ogóle z prokuratury, że 2-3 godziny później prokurator umarza postępowanie wszczęte przez innego prokuratora? Nie rozumiem pytania, panie przewodniczący. No, ale czy zna pani taką sytuację w ogóle z prokuratury w Polsce, że jeden z prokuratorów wszczyna postępowanie, a 2 czy 3 godziny później pan prokurator czy pani prokurator je umarza? No mamy do czynienia z postępowaniem 3D z 589/2020 prokuratury rejonowej dla Warszawy. Ja, poza tym wypadkiem, bo ja ten wypadek znam akurat i rozpatruję. Nie wiem, nie prowadziłam takich statystyk. Ale czy zna pani taki przypadek? Rozumiem, że... Panie przewodniczący, nie wiem, czy takie przypadki były, czy... Uważam, że nie będą niczym odosobnionym. Ten przypadek nie jest niczym odosobnionym. Czy... rozmawiała pani ze swoim szefostwem przed podjęciem tej decyzji o umorzeniu tego postępowania prowadzonego przez panią radną? Proszę o uszczegółowienie pytania. Rozmawiałam w sensie, że takie... Ze swoim przełożonym. Że taką decyzję podejmę, tak? Tak. O ile dobrze pamiętam, to rozmawiałam z prokuratorem rejonowym. A może pani podać mi nazwisko? Paweł Zieliński. Z panem prokuratorem Pawłem Zielińskim. On był o tym poinformowany. Panie przewodniczący, o ile dobrze pamiętam, to pan prokurator Zieliński właśnie poinformował mnie, że w moim postępowaniu pani Wrzosek wydała postanowienie o wszczęciu śledztwa. I ja nie ukrywam, że decyzję formalnie miałam przygotowaną
odnośnie wydania decyzji negatywnej, czyli postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Argumenty i uzasadnienie prawne zawarte są w moim uzasadnieniu, więc chyba nie jestem w stanie ich teraz przytoczyć. W związku z powyższym, jeżeli pan pyta, czy prokurator rejonowy polecił mi umorzyć takie postępowanie, moja odpowiedź brzmi nie. A czy według pani nie jest to sprzeczne z tym, że prokurator ma swobodę w podejmowaniu decyzji? Dotyczy tutaj to osoby pani Wrzosek, że pani Wawrzosek wszczyna postępowanie, a pani je w następny, po 2-3 godzinach umarza. Panie przewodniczący, to ja powtórzę raz jeszcze. Pani Wrzosek wydała postanowienie o wszczęciu śledztwa zgodnie z dekretacją, zgodnie z przypisaniem sprawy w moim postępowaniu. Tego dnia pani Wrzosek, ja byłam w pracy, tego dnia pani Wrzosek nie zastępowała mnie jako prokuratora liniowego, tym bardziej nie zastępowała mnie jako prokuratora funkcyjnego. W związku z powyższym dla mnie ta sytuacja była bez precedensu, bo ja z taką sytuacją w moim życiu zawodowym się nie spotkałam. A czy pani rozmawiała na ten temat z panią prokurator Wrzosek? Przed? Po. Nie przypominam sobie. Pani Wrzosek, o ile dobrze pamiętam, nie rozmawiała ze mną na ten temat. Ale wie pani, no bo to nawet tak jak nawet mamy tutaj różne zdania na komisji, ale staramy się mimo wszystko z sobą rozmawiać i tutaj mamy sytuację, że jesteście państwo w jednej prokuraturze, jeden z prokuratorów, dla powagi tego urzędu prokuratora, prawda? Jeden z prokuratorów wszczyna, drugi umarza i to się dzieje w ciągu kilkudziesięciu minut, można powiedzieć, czy 2-3 godzin. No, panie przewodniczący, ale ja przeprosił, że pan mi nie przerywa. My wykluczamy, proszę, a poseł siedzi. Proszę mi nie, ale nie tak zadaję pytania. No. Proszę nie przerywać. Proszę nie przerywać. Ja wiem, że chcecie destrukcję tej komisji, ale proszę nie przerywać. Panie przewodniczący, ja nie potrafię określić, w jaki sposób pani Wrzosek ten czas postępowania wyliczyła, ale ze swojej strony mogę zapewnić, że jako prokurator z ponad 18-letnim stażem podczas pracy w prokuraturze rejonowej ja potrafiłam wydać do kilkudziesięciu decyzji miesięcznie. Tak więc wydanie czy sporządzenie decyzji, gdzie nie był skomplikowany stan faktyczny, no nie było jakimś wielkim wyczynem intelektualnym. A może pani powiedzieć, czy pamięta pani tą pani decyzję, to umorzenie, ile stron ona zawierała? Nie pamiętam. 4 razy więcej niż wszędzie. Dobrze, bardzo proszę pan poseł Romowicz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zacząć od tego, żeby panów posłów Prawa i Sprawiedliwości zapoznać z opinią prawną. Z 2005 roku, 15 lipca, przygotowano na potrzeby Komisji Śledczej do spraw zbadania zarzutu nieprawidłowości PKN Orlen S.A. Pytanie zadane w opinii. Czy poseł, co do którego osoba wezwana zgłosiła wniosek o wyłączenie jej z przesłuchania, nie bierze udziału w głosowaniu, które dotyczy jego wyłączenia, czy też z chwilą złożenia takiego wniosku, w ogóle nie ma prawa uczestniczyć w żadnych głosowaniach, to znaczy i tych, które nie dotyczą jego osoby, a w szczególności jego wyłączenia. I w opinii czytamy, że poseł, wobec którego osoba wezwana zgłosiła wniosek o wyłączenie jej z przesłuchania, nie bierze udziału tylko w tym głosowaniu, które dotyczy jego wyłączenia, o ile do rozpatrzenia tego wniosku właściwa jest komisja śledcza. Taki poseł może uczestniczyć we wszystkich innych głosowaniach. Artykuł 6 w związku z artykułem 5 ustęp 2 zdanie pierwsze ustawy o komisji śledczej. Więc panie pośle przewodniczący Buda, skończmy już dyskusję, czy pan przewodniczący Janowski może tu siedzieć, czy nie. De facto może prowadzić obrady, a jedynie nie powinien zadawać pytań świadkowi. To jest jedna rzecz. Przechodząc dalej. Chciałbym pani okazać dokument, który zalega w aktach sprawy. Zawiadomienie o przestępstwie pana Jarosława Fogiela z artykułu 165 kodeksu karnego, wysłany adresem mailowym, danych nie będę czytał, żeby pani rozszyfrowała na tym dokumencie, jakie są dekretacje, żeby to, co jest tutaj, jest pieczątka z ręce prokuratora rejonowego, Warszawa Mokotów, Edyta Dudzińska, jest pani Parawka i są jakieś pani odręczne zapiski. One są nie do rozszyfrowania przez przeciętnego obywatela. Jakby pani rozszyfrowała dokładnie, co jest tu zapisane. Poproszę ten dokument. Bardzo proszę. Pierwsza dekretacja... Do mikrofonu, nie do mnie. Okej. Okay. Pierwsza dekretacja KO. Jest mój zapis. Nie. Ten. PRKO, tak? Czyli Kancelaria Ogólna. Jest nadana sygnatura, jest rok 557. To jest rok, tak? To jest rok, tak. Mhm. Po rejestracji sprawy proszę materiały. Czyli należy uznać, że sprawa zadekretowana została do mnie. A tutaj to słowo, tutaj? Już. Później jest 3D. Nie, pani prokurator. Sygnatura po
Co z pani się skrótami? Słowo po słowie pani zdecydowała. Po rejestracji proszę o materiały. A niżej słowo? To niżej słowo dotyczy dekretacji poniższej. Jest kolejna dekretacja. Ta dekretacja jest w ogóle bez pieczątki, jak widzę. Kolejna dekretacja. Czy to jest pani podpis i pani pieczątka? To jest mój podpis, moja pieczątka. Kolejna dekretacja 3DS. Numer wstawia sekretariat zgodnie z regulaminem biurowości. Rok podany, kwalifikacja dla mnie. Tu pisze dla mnie, tak? Tak. Pani komisja, szanowni państwo, uczyłem się języka polskiego parę dobrych lat i to, co pani teraz tutaj, pani prokurator, szyfrowała słowo dla mnie, odbieram jako UER. Nie wiem, czy to pani jest dla mnie, no ale okej. Okay. Ta dekretacja była w sposób bardzo niejasny napisana, od tego zacznijmy, w sposób nieczytelny. Co więcej, są dwie dekretacje. Przechodząc dalej. Są dwa rejestry, panie poprzednik. Rozumiem, rozumiem. Czy zna pani postanowienie o wszczęciu śledztwa sygnatura PR3DS.580.2020 pani prokurator rejonowej, Warszawa Mokotów Ewy Wrzosek, która w tym postanowieniu wszczęła śledztwo? Czy zna pani treść tego postanowienia? Tak, zapoznawałam się z tym postanowieniem. Czy zna pani datę tego wydania tego postanowienia? Jest data tożsama z umorzeniem, czyli 23 kwietnia, o ile dobrze pamiętam, 2020 rok. Posiada pani wiedzę, kiedy pani prokurator Ewa Wrzosek, w którym części dnia, może godzinie, czy ma pani taką wiedzę, postanowiła wszcząć śledztwo o sygnaturze akt PR3DS589? Nie wiem, nie posiadam takiej wiedzy. A kiedy pani taką wiedzę posiadła? Prokurator rejonowy poinformował mnie, że takie postanowienie zostało wydane w sprawie, która zgodnie z dekretacją miała być moja. Czy to był poranek? Była pani wtedy w pracy w tym dniu? Tak, ja byłam wtedy w pracy. Byłam wtedy na pracy zdalnej. Była pani w domu, nie w siedzibie prokuratury? W siedzibie prokuratury nie byłam. Natomiast w pracy byłam, żeby to była jasne. Czy w trakcie pracy zdalnej miała pani dostęp do systemu SIP, systemu informatycznego prokuratury? Nie słyszałam takiej potrzeby. Czyli nie miała pani dostępu? Jak nie słyszałam, to nie miałam. W jaki sposób uzyskała pani wiedzę o tym, że ma pani, że pani Ewa Wrzosek postanowiła wszcząć śledztwo? Prokurator rejonowy mi poinformował. W jaki sposób? Telefonicznie. W jakiej porze dnia? Nie pamiętam dokładnie, ale być może były to godziny około południowe lub popołudniowe. Kiedy pani przebywała w domu na pracy zdalnej? Czy byłam wtedy w domu, czy byłam na pracy zdalnej, czy jechałam do firmy, tego nie pamiętam. Ale nie była pani w tym momencie w prokuraturze? W siedzibie prokuratury? W tym momencie w siedzibie prokuratury nie byłam. I uzyskała pani taką informację telefonicznie o tym, że pani prokurator Ewa Wrzosek wszczęła takie śledztwo, tak? Tak, prokurator. Co pani następnie uczyniła? Prokurator rejonowy poprosił mnie o wyjaśnienie tej sytuacji. W jaki sposób? W jaki sposób mnie poprosił? W jaki sposób pani miała tą wyjaśnić sytuację? No, panie pośle, nie uznałam za stosowne, żeby takie informacje udzielać telefonicznie, tym bardziej, że nie wiedziałam, co się wydarzyło, kto zmienił moją dekretację. W związku z powyższym za jakiś czas udałam się do prokuratury. A w jaki sposób ewidencjonowała pani swoją pracę w trakcie pracy zdalnej? W trakcie tego okresu pandemii COVID? Nie mieliśmy żadnych narzędzi identyfikujących naszą pracę. To czy w dniu 23 kwietnia wykonywała pani inne czynności prokuratorskie wynikające z pani obowiązków służbowych? Oczywiście. W innych sprawach? Czy jest pani w stanie przypomnieć sobie, jakie to były czynności, co do których nie istnieje, nie jest pani objęta tajemnicą śledztwa? Panie przewodniczący, no to jest prawie 4 lata temu. Ja nie pamiętam szczegółów. Jakie czynności konkretne, w jakiej sprawie podejmowałam? Czy w aktach sprawy prokuratury rejonowej Warszawy Mokotów w Warszawie, we wszystkich sprawach, które były w tym czasie w toku, według pani wiedzy będzie ślad jakikolwiek, że w dniu 23 kwietnia wykonywała pani jakiekolwiek czynności wynikające z pani obowiązków służbowych? Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, nie pamiętam. Ja tylko przypominam, że pełniłam również funkcję zastępcy prokuratora rejonowego i poza czynnościami merytorycznymi miałam również w obowiązku czynności administracyjne. Jakie to były czynności administracyjne, które pani mogła wykonywać zdalnie? Panie przewodniczący, mogłam zapoznawać się z orzecznictwem. Jeżeli tego dnia miałam ewentualnie jakieś akta w domu, nie pamiętam, z pewnością musiałam wypisać wniosek o zgodę na wyniesienie akt z prokuratury. Czyli w dniu 23 kwietnia
kiedy pani uzyskała telefoniczne informacje o tym, że pani prokurator Ewa Wrzosek wszczęła śledztwo, nie posiadała pani przy sobie akt tej sprawy? No nie. To kiedy pani weszła w posiadanie tych akt sprawy? Wydaje mi się, że jak przyjechałam do firmy, akta przekazał mi prokurator rejonowy. Która to mogła być godzina? Nie pamiętam dokładnie, ale mijałam pracowników sekretariatu, jak również widziałam pootwierane gabinety do poszczególnych pokoi. Natomiast czy tam ktoś był i jaka była godzina, nie pamiętam. A jakie były pani standardowe godziny pracy w prokuraturze rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie w tym czasie? Panie przewodniczący, prokuratura pracuje w godzinach, godziny urzędowanie to 8.15, 16.15. Jednakże wszyscy doskonale wiemy, że czas pracy prokuratora zakreślony jest jego obowiązkami. W związku z powyższym właściwie każdego dnia po godzinach, w dni wolne od pracy czy w święta ktoś w prokuraturze zawsze był. Pani prokurator, ja nie jestem praktykującym adwokatem. Jedynie jestem skromnym magistrem prawa uczelni tej samej, co pan profesor Czarnek. Bardzo mi miło. Ale jak mam wiedzę z przedmiotu kodeks postępowania karnego, tak wiem, że prokuratorzy mają wyznaczone dyżury po godzinach standardowych pracy. Tak. Czy pani w tym dniu miała dyżur? Nie przypominam sobie. I po godzinach, standardowych godzinach pracy, czyli po godzinie 16.15, udała się pani w tym dniu do prokuratury zapoznać się z tymi aktami? Nie powiedziałam, że po godzinach urzędowania. Być może byłam w pracy w godzinach urzędowania. Tak, przyjechałam, żeby zapoznać się z aktami sprawy. I uznała pani, że te akta są tak ważne i tak ta sprawa jest tak ważna, że musi pani w tym dniu zapoznać się z całością akt i wydać postanowienie. Nie, panie pośle, to nie chodziło o ważność sprawy ani ważność akt, tylko chodziło o nietypową sytuację, która miała miejsce, że prokurator wydał decyzję w sprawie innego prokuratora. Mhm. Czy pięciostronnicowe umorzenie śledztwa podpisane przez panią 23 kwietnia, jak domyślam się, po godzinie 16.15, no bo przyszła pani przed końcem dnia, tak wnioskuję, zapoznała się pani z aktami sprawy. Akta sprawy liczyły kilkanaście stron. Przeciętny człowiek czyta 2 minuty stronę. Dajmy sobie kilka minut na zastanowienie, sprawdzenie stanu faktycznego, stanu prawnego. To na pewno pani zajęło więcej jak godzinę? Panie przewodniczący, nie pamiętam, jednakże chciałam państwu powiedzieć. To biorąc pod uwagę pani doświadczenie życiowe, ile pani zajmuje przeczytanie 10 stron akt? Panie przewodniczący, nie wiem, nigdy nie mierzyłam czasu. A możemy natomiast to taki eksperyment zrobić? Ale proszę zrobić. Nie przerywać świadkowi. Natomiast ale panie przewodniczący Buda, ja panu nie... Proszę, żeby proszę się uspokoić. Za chwilę panu oddam głos. Tak jak mówię, zawiadomienie pan doskonale wie, że jest bardzo krótkie i jest lakoniczne, nie ma tam zbyt dużo argumentów. Natomiast do akt postępowania sprawdzającego przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa zostały załączone dokumenty publicznie dostępne. A ja jako prawnik, jako osoba zainteresowana tym, co się dzieje w kraju, z tymi dokumentami się zapoznawałam znacznie wcześniej. Czyli rozumiem, że pani zapoznawała się dokumentami z akt sprawy przed włączeniem ich do akt sprawy. Panie przewodniczący, te dokumenty były jawnie publiczne, więc... A jakie to były dokumenty na przykład? O ile dobrze pamiętam, było tam, nie pamiętam tych szczegółów, one są na pewno wymienione w mojej decyzji. Na pewno było tam postanowienie o zarządzeniu wyborów korespondencyjnych i bardzo szeroka dokumenty, uchwały z Państwowej Komisji Wyborczej, o ile dobrze pamiętam. Natomiast szczegółowych dokumentów nie pamiętam. Zostały załączone również 2 opinie z 22 kwietnia, ale one nie dotyczyły przedmiotu postępowania. Czy w dniu 23 kwietnia 2020 roku znała pani treść poleceń wydanych przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 15 kwietnia? Nie pamiętam. A zapoznawała się pani z tymi poleceniami, wydając to postanowienie? Panie pośle, te postanowienie zostały wydane po dacie czynu, tak więc być może nie, więc być może się, dokładnie nie zapoznawałam próbuję się pani, pani uzyskać wiedzę, z jakimi dokumentami pomiędzy godziną przed końcem dnia, tak zrozumiałem, kiedy pracownicy wychodzili z pracy, a przed godzinami wieczornymi, kiedy to pani rzecznik prokuratury obwieściła, że to śledztwo zostało umorzone, z jakimi aktami sprawy się pani zapoznawała? Pani będącymi elementami... jednym z elementów akt sprawy. Panie przewodniczący, to jeszcze raz. Przedmiotowe zawiadomienie nie dotyczyło wyborów korespondencyjnych. W związku z powyższym... Czytam zawiadomienie. Zawiadamiam o przestępstwie z artykułu 165 KK, paragraf 1, przewodniczącego Partii Prawo i Sprawiedliwość, pana Jarosława Fogiela, który reprezentuje mocodawcę pana posła Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS,
zamierza doprowadzić do przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP w okresie panowania pandemii COVID, narażając w ten sposób życie i zdrowie wyborców. Zarządzonym terminem wyborów jest 10 maja 2020 roku, który wypada w okresie prognozowanego przez epidemiologów nagłych zachorowań. To czego dotyczyło zawiadomienie, że nie wyborów korespondencyjnych jest zaplanowane na 10 maja? Panie przewodniczący, wybory korespondencyjne są od daty 6 kwietnia, a jeżeli pan spojrzy na datę zawiadomienia, jest to data, o ile dobrze pamiętam, 3 kwietnia, tak? Tak, ale dotyczy wyborów, które miały być 10 maja jako wybory korespondencyjne. Wybory korespondencyjne tylko i wyłącznie. O jakich wyborach pani orzekała umorzenie tego śledztwa? Skoro nie o wyborach zaplanowanych na 10 maja. O wyborach dotyczących 10 maja, ale zgodnie z ustawą z 31 marca, czyli tam jedynie był dodany rozdział, zmiana czyli... była kodeksu wyborczego, dotyczące rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do głosowania w formie korespondencyjnej. A czy w przepisach kodeksu postępowania karnego według pani wiedzy są przepisy, które nakazują prokuratorowi rzetelne, dokładne i z urzędu sprawdzenie, czy w sprawie danego czynu po zawiadomieniu nie zostały wytworzone inne dokumenty bądź dowody w sprawie? Panie przewodniczący, zawsze się taką zasadą kieruję. Natomiast... To dlaczego pani orzekając, jak pani twierdzi, 3 kwietnia nie było jeszcze postanowienia, ale pani orzekała w dacie 23 kwietnia, nie wzięła pani pod uwagę dokumentów wytworzonych pomiędzy zawiadomieniem, a wydaniem przesłania postanowienia o umorzeniu śledztwa? Prawo karne jest dosyć subsydiarnym i w tym momencie nie możemy go rozszerzająco traktować. Należało rozpoznać konkretny czyn, konkretnej osoby, konkretne zawiadomienie. Nie ma możliwości, żeby z datą wsteczną, ewentualnie z datą przyszło, rozpoznawać czyny osób, które nie są wskazane. Była możliwość, jeżeli pani prokurator Wrzosek uważała, że postanowienie, że postępowanie w sprawie zarządzonych wyborów korespondencyjnych z 6 kwietnia należało wszcząć, jeżeli uważała, że tam jest narażenie, mogła wykonać dwie czynności, ale nie mogła posługiwać się osobą trzecią i wykorzystać złożonego jej zawiadomienia, które nie dotyczyło danego czynu. Mogła napisać notatkę własną, dotyczącą własnych ustaleń i na przykład zadekretować sprawę albo złożyć zawiadomieniem, ale nie ma możliwości, żeby wykorzystać osobę trzecią, która, jak wynika z zawiadomienia, składała zawiadomienie dotyczące innych okoliczności. Pani prokurator, zeznała pani przed chwilą, że biorąc pod uwagę, że to była sprawa medialna, pani posiadała wiedzę, brała pani pod uwagę całość tego postępowania, czyli nie musiała pani zapoznawać się z aktami sprawy w te kilka godzin w dniu 23 kwietnia, tylko miała pani po prostu doświadczenia życiowego, wiedzy w tym temacie. To przeczytam pani fragment pani uzasadnienia o umorzeniu tego śledztwa. Zarzuty Grzegorza Kostrzyńskiego zawarte w zawiadomieniu z dnia 3 kwietnia 2020 roku, które jak wskazano powyżej, oparte są wyłącznie na publikacji w środkach masowego przekazu i opiniach bliżej nieustalonych ekspertów, zmierzają w istocie do zaprezentowania prywatnego poglądu zawiadamiającego. To skoro pani zarzuca w tym postanowieniu, że pan Grzegorz Kostrzyński zawiadomił wyłącznie na publikacji środka masowego przekazu, a pani przed chwilą powiedziała, że na podstawie tych samych informacji środka masowego przekazu podejmowała swoją decyzję, to jest pani trochę w nieścisłości. Nie rozumiem, przyznam się szczerze. To jeszcze pani to wytłumaczę. Przed chwilą pani powiedziała, że te akta sprawy pani nie były fit, ale znała pani temat ze środków masowego przekazu. Tak pani powiedziała, bo to było głośne i tak dalej. Powiedziała pani tak, czy ja źle usłyszałem? No tak, powiedziałam. Mhm. I teraz w postanowieniu o umorzeniu tego śledztwa pisze pani, że zawiadomienie było oparte na publikacjach w środkach masowego przekazu i opiniach bliżej nieustalonych ekspertów. Bo to wynika z zawiadomienia. Czym się różnią pani wiedza ze środków masowego przekazu od wiedzy zawiadamiającego? Panie przewodniczący, ale wystarczy ze zrozumieniem przeczytać zawiadomienie. Tam, czytam ze zrozumieniem. Tam pan zawiadamiający, osoba trzecia, wskazuje, jakie okoliczności zostały pomieszczone. Teoretycznie pokrzywdzony, bo obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Nie pokrzywdzony. Biorąc pod uwagę fakt, że w tej sprawie wpłynęło wiele zażaleń dotyczących mojego umorzenia, ja nie wiem, czy Państwo posiadacie taką wiedzę, ale z pewnością tak, bo postanowienie Sądu Okręgowego dla Warszawy, nie uwzględniającego zażaleń, tylko utrzymujące decyzję w mocy, jest, rozumiem, że jest posiadam je w aktach, zaraz nie dojdę, ale najpierw próbuję ustalić, skoro Pani podjęła decyzję o
umorzeniu tego śledztwa na podstawie akt, które pani miała kilkadziesiąt minut. Proszę pana, panie przewodniczący, nie możemy mówić, zarazem, że ja... No, pani prokurator, tak pani zeznała, nie, że otrzymała pani telefoniczne informacje, prosiła pani o wyjaśnienie sytuacji przez prokuratora rejonowego, pojechała pani z pracy zdalnej do prokuratury, była pani przed końcem dnia, bo widziała pani pracowników wychodzących, otrzymała pani teczkę akt sprawy, pani tej teczki akt sprawy w domu nie miała, następnie pani zapoznawała się z aktami, ale miała pani w swojej wiedzy i doświadczeniu życiowym wszystkie przekazy środków masowego przekazu, które pani zdobyła w toku normalnego funkcjonowania jako obywatel, jak każdy z nas w tym czasie. Nie, panie przewodniczący. Postawie podjęła tą decyzję. Tak nie, pani zeznała. Nie, panie przewodniczący, w takim razie tutaj się nie zrozumieliśmy. To... Ja powiedziałam, że wszystkie dokumenty, które zostały załączone do akt postępowania sprawdzającego przed wydaniem postanowienia o wszczęcia, były mi znane, albowiem miałam możliwość zapoznania się z nimi wcześniej. Więc jeżeli mam załączone dokumenty, które znam, czy ja potrzebuję dużo czasu, żeby się z nimi zapoznać? Czy to były dokumenty polegające na wypowiedziach polityków w mediach, w prasie i tak dalej? Czy to były jakieś dokumenty urzędowe w tym? Wszystkie dokumenty, które zostały załączone do akt postępowania sprawdzającego, były mi znane. Ale co to były za dokumenty? Czy to były przekazy medialne, czy dokumenty urzędowe? No to były druki, wydruki z internetu dokumentów otwartych, czyli postanowienie marszałka o zarządzeniu wyborów, uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W związku z powyższym te dokumenty były mi znane. Czyli te dwa dokumenty, na podstawie tych dwóch dokumentów... Panie przewodniczący, nie, no ja nie pamiętam dokładnie, jakie tam były dokumenty w No ale pani przed chwilą powiedziała, zeznała pani, składa pani zeznania pod przysięgą, tak, przypominam, pamiętam. Zeznała pani, że pani miała wiedzę z doświadczenia pani życiowego, z tego, że było o tym głośno nie, w mediach. Tak pani z doświadczenia powiedziała. Życiowego interesowałam się tematem. Tak. Czyli ale nie ale... tu wróćmy jeszcze. Przyjeżdża pani do prokuratury rejonowej, otrzymuje pani akta sprawy, jest przed końcem dnia około godziny 16. O której pani wydaje decyzję, która umarza to śledztwo? Nie pamiętam godziny. A czy jest to przed oświadczeniem rzecznika prasowego prokuratury? No z pewnością, jeżeli dotyczyło to umorzenia postępowania. Skoro Polska Agencja Prasowa około godziny 19 puszcza depesze, zakładam, że kilka minut dziennikarz potrzebował, to mogło być około 18.30. Czyli zakładam, pomiędzy 16.15 a 18.30 musiała pani dokument wytworzyć i przekazać prokuratorowi, który następnie przez rzecznika poinformował media. Czy to się zgadza? Rozsądnie to wygląda, natomiast jak przebiegał dokładnie proces przekazywania dokumentów, to nie pamiętam. I przez około dwie godziny, mając pani... zapoznając się z aktami sprawy, posiadając wiedzę, wydała pani to postanowienie. Postanowienie liczy 5 stron. Czy w tym czasie był jakiś pracownik, asystent prokuratora, pracownik sekretariatu w prokuraturze? Nie. Czyli sama pani je sporządziła? Panie przewodniczący, to ja może jeszcze raz. Czy pani sama pisała ten tekst? Tak. Zrobimy teraz test. Ile czasu napisze pani 5 stron tekstu A4 znormalizowanego? Panie przewodniczący, w takim razie poproszę o pendrive'a mojego, ewentualnie komputer służbowy, żebym mogła wykorzystać i pracować na wytworzonych przez siebie szymelkach. Czyli zakłada pani, że pani miała już wytworzony ten dokument? Panie przewodniczący, powtórzę raz jeszcze. Szymel nie ma takiego słowa w języku polskim. Nie ma. On będzie kolejny słowem... Pan nie przegrywał, dobrze, za chwileczkę. W języku komisji śledczych. Panie przewodniczący, jeszcze raz. Tak jak mówię, decyzja, zawiadomienie i akta sprawy były mi znane. I ja miałam właściwie przygotowane postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. To nie była pierwsza decyzja, którą wydawałam na podstawie 165. Poza związku... tak zwanym szymelem, czy simelem. Ale niech pan nie przerywa, no przecież. No. Ale pan nie przerywa. Ale pan skończyła. Proszę, żeby pan się uspokoił. Dobrze, panie Wójcik? Spokojnie. Niech się pan uspokoi, da wstrzymanie za chwilę. Jak się domyślam, szimelem są pouczenia, czy szymelem, które zajmują czwarte strony. Przepraszam, jak również rozważania prawne. Czyli rozważania prawne miała pani wcześniej przygotowane. Niewykluczone, że tak było. Nie pamiętam dokładnie. No to na jakiej podstawie pani przygotowała te rozważania prawne, skoro pani nie wiedziała, że pani Ewa Rzosek przygotowuje takie umorzenia? Panie przewodniczący, przecież po raz kolejny tłumaczę, że sprawa miała być w moim referacie. I to nie jest pierwszy dokument, który tworzyłam w oparciu o artykuł 165. Nie, ale stan faktyczny to jest pierwszy taki. A tutaj na trzech stronach, 3,5 pisze pani o stanie faktycznym, konkretnej sprawie. Nie mogła pani użyć akt z innej sprawy i dokumentów na pendrive z innej sprawy. Musiała pani to napisać. No oczywiście. I pani twierdzi, że pani
około 2,5 godziny, maksymalnie 2,5 godziny, przyjechała do prokuratury, zapoznała się z aktami sprawy, przygotowała to umorzenie, wydała, podpisała, następnie poinformowała prokuratora rejonowego, przekazując mu akta, który poinformował rzecznika prasowego, a rzecznik prasowy poinformował media, tak? Czy to się ten ciąg logiczny, który... Panie przewodniczący, ja jeszcze raz, ja nie mam pojęcia, w jaki sposób pan przewodniczący ten czas wyliczył. Natomiast ja pani jeszcze raz wytłumaczę. Tak rzeczywiście. Wróćmy od początku. Czy pani w tym dniu była na pracy zdalnej? Tak, byłam na pracy zdalnej. O której godzinie się pani dowiedziała o tym, że... Nie pamiętam, panie przewodniczący. Nie przypominam sobie, panie przewodniczący, albo w godzinach popołudniowych, albo w godzinach południowych. To południowych czy popołudniowych? No mówię albo, nie pamiętam dokładnie. Proszę państwa, to było prawie 4 lata temu. Ale to jest taka ważna sprawa, że myślę, że pani pamięta. Nie, panie przewodniczący, to nie była ważna sprawa do momentu, dopóki nie stała się głośna. Ta sprawa nie odbiegała niczym od setek innych spraw, które wpływały do prokuratury. A przed chwilą pani zeznała, że sprawa była głośna i pani miała wiedzę w tym zakresie. To była głośna czy nie była głośna? Panie przewodniczący, tak jak powiedziałam, interesowałam się tematem nie tylko i wyłącznie z uwagi na... Ale pani poseł, jeżeli ma pani do mnie pytania, to teraz czy... Nie wiem, komu odpowiadać. Nie, no pani na moje pytania odpowiada. Ale pan Wójcik, jak pan mówi, to pani nie przeszkadza. Ale jak pani Kupatek pani powiedziała, to pani przeszkodziło. Proszę państwa, ja bym prosił jednak o ciszę. Ale jeszcze raz powtarzam, to postępowanie nie dotyczyło wyborów korespondencyjnych. Proszę panią, to jest pani ocena. Ja bym chciał zwrócić uwagę. Że dotyczyło wyborów. To jest pani ocena i proszę nie mówić, znaczy, czego ono dotyczyło, bo to jest jeszcze pani ocena. Proszę bardzo, może jeszcze pan Romowicz jeszcze dwa panie pytania. Panie przewodniczący, czy świadek nie ma prawa do swoich ocen? Dlaczego? Ale ja też mam prawo, świadkowi? Panie Czarnek, do swoich nie, ocen. Nie, panie przewodniczący, nie proszę nie przerywać świadkowi, to nie jest, dlatego, że świadek teraz nie jest przewodniczący. Pan przerywa. Niech się panu... Proszę bardzo. I zadam pytanie. Cieszę się. Przynajmniej... Moje pytania są bardzo merytoryczne. A miał pan wątpliwości do moich pytań? Jak pan jeszcze pierwszy raz? Panie pośle Wójcik, prosimy na wstrzemięźliwość trochę wziąć. Wracając do pytania. Jak często odbywają się wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? No standardowo według konstytucji. To czy to jest wydarzenie ważne dla kraju? Z pewnością. Czy jak pani 3 kwietnia 6, przepraszam, dokonywała dekretacji, to wiedziała pani, że dotyczy to wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Tak. Czy to było ważne wydarzenie? Dalej? Wydarzenie samo w sobie jest ważne, tak. Czyli już wtedy pani wiedziała, że będzie pani zajmowała się ważną sprawą? Tak pani powiedziała przed chwilą. Bo przed chwilą też pani powiedziała, że to była jedna z wielu spraw. Nie możemy postawić znaku równości pomiędzy wyborami korespondencyjnymi a zawiadomieniem. Wie pani, my się nie do końca rozumiemy, bo ja pytam panią, jakie ta sprawa miała znaczenie dla prowadzonych przez panią innych spraw i pani raz mówi, że to było ważne wydarzenie i pani zapoznawała się wcześniej z doniesieniami medialnymi. Potem pani mówi, że pisze pani w postanowieniu, że doniesienia medialne były podstawą do złożenia tego zawiadomienia. Następnie pani mówi, że to była jedna spraw z wielu, więc ja już nie wiem, czy to była dla pani jedna z wielu spraw, czy to była dla pani ważna sprawa? To była sprawa jedna z wielu, ale sam ale fakt... Ważne. Jedna z wielu ważnych. Ale sam fakt wyborów prezydenckich jest sprawą ważną. Ja nie wiem, czy o to chodzi. Ja pani powiem, o co chodzi. Ja chcę od pani uzyskać wiedzę, ile czasu poświęciła pani na zapoznanie się z aktami sprawy dotyczących zawiadomienia z 3 kwietnia 2020 roku w prokuraturze rejonowej, w siedzibie prokuratury, po uzyskaniu wiedzy od prokuratora rejonowego, że ma pani sprawę wyjaśnić. Ile czasu pani to poświęciła i ile czasu minęło od zapoznania się przez panią do wydania postanowienia, przygotowania treści tego zdania i obwieszczenia tego urbi et orbi. Panie przewodniczący, jeszcze małe sprostowanie, bo nie wiem, co pan rozumie przez słowo, że pan prokurator rejonowy żąda ode mnie wyjaśnienia sprawy. Ale to są pani słowa. Tak, ale on żąda ode mnie wyjaśnienia sprawy, jakim cudem w mojej sprawie inny prokurator wszczął śledztwo. To wyjaśnienie dotyczyło tej kwestii, a nie postanowienia To jak pani to wyjaśniła panu prokuratorowi? No powiedziałam, że nie mam pojęcia, jak to się stało, z uwagi na to, że sprawa zgodnie z dekretacją, zgodnie z paragrafem 18 ustęp 1 regulaminu biurowości, należała do mnie.
Teraz przytoczę zeznania z poprzedniego świadka pani Ewy Rzoszek, która powiedziała, panie przewodniczący, dopóki pan tych zeznań mi nie odczyta, nie wskazując konkretne słowa, nie będę się do nich odnosiła. Oczywiście, nawet sprawę pani tą przyjemność i złożę z tego konfrontację pani i pani prokurator Ewy Rzoszek, bo zeznajecie panie wręcz przeciwnie, bo pani prokurator Rzoszek zeznała, w jaki sposób stała się szczęśliwym posiadaczem tej sprawy. Natomiast pani tego nie wie. Jak to? Dekretacje są jednoznaczne, sprawa należała do mnie. No wie pani co, jak ja bym po pani czytał te dekretacje, to ja w życiu nie powiedział, że pani zadekretowała tę sprawę. Już, powolutku. Wykorzystuję czas pana Jańskiego. Ale przepraszam, kto pana upoważnił do przekazywania sobie członku? Pan Jański. Nie ma takiej formuły. Nie ma takiej formuły. Prosił, żeby panie już kolega widzę, kończy. Widzę, że nerwy się pojawiają, bo pytania... W ogóle, wie pan. To się cieszę, no, trzeba dbać o zdrowie. Że moje nerwy się nie przejmować. Mogę panów prosić o spokój? Jeszcze zadam dwa merytoryczne pytania. To jeszcze raz pani zapytam. Ile czasu w godzinach, mniej więcej, poświęciła pani na przeanalizowanie akt sprawy, przygotowanie postanowienia o umorzeniu śledztwa w tej sprawie, o której rozmawiamy, sporządzenie go, wydrukowanie, podpisanie, przekazanie akt sprawy prokuratorowi rejonowemu. Ile to pani zajęło czasu? Panie przewodniczący, tak jak mówię, nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Jeszcze raz podkreślę, zawiadomienie było mi znane, albowiem analizowałam go od momentu wpłynięcia do prokuratury rejonowej dla Warszawy Mokotowa. KO, DS, w związku z powyższym to postępowanie, zawiadomienie było mi znane. Swoją drogą śledziłam i analizowałam dokumenty, które, jak się okazało, pani Wrzosek dołączyła do postępowania sprawdzającego, więc te dokumenty, które znajdowały się w aktach, były mi znane. Czyli rozumiem, że pani zapoznawała się z notatkami odręcznymi, pani prokurator Wrzosek, które znajdowała się na aktach sprawy i z całością akt widziała pani akta, obwolutę, na obwolucie widziała pani decyzję pani prokurator. Na obwolucie decyzję? No, z tego co wiem... Nie pamiętam. Z tego co wiem, to w jaki sposób pani oznacza akta sprawy? Czy są do umorzenia, czy do prowadzenia? Fizycznie, technicznie, jak to pani robi? Nie oznacza się. Nie oznacza pani? Nie. Ja widziałem parę akt prokuratorskich i to było, jaki prokurator prowadzi, jakie czynności... Ale to po zakończeniu postępowania jest, o tym pani... No to pani kończyła to postępowanie, tak? Pani zakończyła decyzję umorzającą śledztwo, to postępowanie. No, zakończyła pani czy nie? Jeżeli jest ta moja adnotacja odręczna, umorzenie i data, to powinna tak być, może taka adnotacja jest. To na tej terce było wcześniej wszędzie pani Wrzosek, tak? Nie pamiętam, panie przewodniczący. Proszę pamiętać, że od tego czasu minęło naprawdę ponad 3 lata i ja przerobiłam bardzo dużo postępowań. A wydała pani zarządzenie o umorzeniu tego śledztwa? Zarządzenie o umorzeniu? Ja umorzyłam to śledztwo. No, a następnie wydała pani zarządzenie o publikacji w SIP-ie? Pamiętam. To z jakiego powodu w systemie informatycznym prokuratury przez jeszcze jakiś tam okres widniała informacja, że to postanowienie zostało umorzone, ale nie przez panią, tylko przez panią prokurator Rzosek. To jest pytanie do sekretariatu, nie do mnie, nie potrafię... Ale nie było nikogo w sekretariacie wtedy przecież. Pani powiedziała, że nie było pracownika, że pani to robiła sama, a prokurator sam miał dostęp do tego. To kto to zrobił? Panie przewodniczący, ja jeszcze raz powtarzam, ja nie odnotowuję spraw w SIP-ie. Czy zaniechała pani czynności dokonania w systemie informatycznej prokuratury informacji o tym, że to pani umorzyła to śledztwo? Nie zaniechałam, nie rozumiem pytania. Jeszcze raz powtórzę. Wszystkie decyzje prokuratora ma obowiązek odnotowywać sekretariat. Ale nie było nikogo w sekretariacie. Panie przewodniczący, ale taką decyzję można odnotować dnia następnego. Ile ale taką decyzję też można wydać dnia następnego. Dlaczego pani musiała w tym dniu wydać tę decyzję? Skoro była pani sama, samotna w prokuraturze, tylko z ochroniarzem i siedziała pani do późnych godzin wieczornych, nie można było z tego zrobić. To było około godziny 19, jak przypuszczam. Nie można było tego zrobić następnego dnia? Ale z jakiego powodu chciała pani koniecznie w tym dniu, po tych 3 godzinach intensywnej pracy, umorzyć to postępowanie? Panie przewodniczący, tak jak już powiedziałam, naprawdę od ponad 18 lat jestem prokuratorem. Wydawanie w ciągu miesiąca, w czasie pracy w prokuraturze rejonowej, potrafiłam wydać do kilkudziesięciu decyzji. Naprawdę ta decyzja nie sprawiała mi żadnych problemów merytorycznych. Dlatego mówię. Przyjechałam, zapoznałam się i od razu podjęłam decyzję, tym bardziej, że taką decyzję podjęłam już w dniu rejestracji sprawy na siebie. To ostatnie pytanie, panie przewodniczący. Naprawdę ostatnie. Czy pomiędzy uzyskaniem informacji od prokuratora rejonowego, że pani prokurator Ewa Wrzosek wszczęła to śledztwo, do momentu podpisania
podpisania dokumentu, z którego wynika, że pani umorzyła to postępowanie, rozmawiała pani z jakimkolwiek przełożonym swoim, telefonicznie w tym temacie? Na miejscu był prokurator rejonowy. Czy pani rozmawiała z panem prokuratorem rejonowym w tym temacie? Prawdopodobnie tak. Czy wywierał na panią wpływ, w jakim kierunku ta sprawa ma pójść? Nie. Czy nie rozmawiała pani z żadnym politykiem w tym temacie? Nie. Czy podjęła pani decyzję w pełni samodzielnie? Tak, panie przewodniczący, ja tylko bym chciała powiedzieć, bo rozumiem, że pyta pana polecenia służbowe. Nie pytam pani o polecenia służbowe. Czy rozmawiała pani prokurator? Powiedziałam, że od mojej odpowiedzi już dziękuję nie. Pani bardzo. Przed chwilą pani prokurator powiedziała, że rozmawiała jednak na moje pytanie ze swoim zwierzchnikiem. Z prokuratorem rejonowym. Czy rozmawiała pani z nim? Ale przepraszam, ja pytałem się o... Dokładnie, panie przewodniczący. Ale to nie jest pana czas na zadawanie pytań. Ale ja się pytałem panią to dokładnie. Nie jest czas na przepraszam bardzo, pana ja mam do pani jedno jednak pytanie. Czy może pani powiedzieć, jak pani prokurator Ewa Wrzosek weszła w posiadanie tych akt? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No to jednak ta konfrontacja będzie potrzebna. Bardzo proszę, pan przewodniczący Buda. Szanowni państwo, no wpadliśmy w ogromny tutaj problem, ponieważ jak się okazuje, zapoznałem się, szanowni państwo, z opinią dwóch ekspertów, którzy jednoznacznie wskazują, że pan przewodniczący Dariusz Joński nie został wyłączony z zadawania pytań, tylko został wyłączony z przeprowadzenia czynności przesłuchania. My mamy opinię inną. Czy pan zadaje pytania? Tak. Czy będzie? To proszę już zadać zmierzam, pytanie. Zmierzam do tego. Bardzo uprzejmie, proszę. Opinia... Proszę pan mi przerywać. Proszę nie przerywać. Opinia, szanowni państwo, ale proszę się pan pytania. Naupominał członków komisji, szanowni niechże państwo, pan uszanuje proszę pana posła Budę i proszę mu nie przerywać. Na wstrzymanie, niech sobie naprawdę, pan weźmie na wstrzymanie przede wszystkim. Szanowni państwo. Przyganiał kocią garnkowi. Szanowni państwo, opinia przytoczona przez pana przewodniczącego Romowicza niestety wprowadziła nas w błąd, ponieważ dotyczyła innej sytuacji i innego stanu prawnego. Wówczas obowiązywała ustawa przed nowelizacją, inaczej była uregulowana ta sytuacja. Co więcej, jest jedyny komentarz w tej sprawie do ustawy o Komisji Śledczej, która mówi o tym, że członek traci wszelkie uprawnienia do działania związane z pracą Sejmowej Komisji Śledczej i analogicznie ten przepis stosujemy do wyłączenia z czynności. Co więcej, jak pan Michał Wójcik został wyłączony 3 godziny temu z jednej czynności. To zabraliście pan, zabawki z pracownicy i wyszliście. Pan Dariusz Joński powiedział tak. No cóż, panie pośle Wójcik, zapraszam na godzinę 14. Czy może pan zadawać pytanie? Bo stracimy tak, czas. Proszę państwa, bardzo proszę zadać pytanie. Mamy ogromny problem. Dobrze, mamy ogromny problem polegający na tym, że pan Joński uczestniczył w czynności, w której został wyłączony. I teraz mam prośbę, żeby doradcy wypowiedzieli, co z tej sytuacji. Czy nie musimy powtórzyć tych czynności? Ponieważ naruszył procedurę. Najzwyczajniej w świecie naruszył procedurę. Czy pan będzie zadawał pytanie, czy mam ale on nie mógł uczestniczyć w tej czynności. Ale nie uczestniczył. Czy pan będzie zadawał pytanie? Uczestniczył w przesłuchaniu, nie zadawał pytań. Ale nie zadawał pytań. My wszyscy to uczestniczymy nie w czynności, nie zadajemy pytań. Skończy z pesku. Panie przewodniczący, proszę nie przerywać panu posłowi Budzie w zadawaniu pytań. Czy pan zadawał pytania, czy mam przyznać pani dziecko? Panie przewodniczący, przerywa pan zadawanie pytań. Mam do tego prawo i pani mnie będzie zezwalał, ani zakazywał tego. Szanowni państwo, ja mam prośbę o opinię doradcy, czy nie musimy powtórzyć tej pierwszej części czynności w związku z tym, że pan Joński przebywał na sali i uczestniczył w czynności przesłuchania. Mam prośbę... pan rolnik, z którym rozmawiałem. Proszę, panie prowadzi zebrań. Czy pan zadaje pytania, czy mam oddać głos pani dziedzic? To jest mój głos, nie będzie pan go zabierał. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Zadaje pan pytanie, czy nie? Oczywiście, że zadaję. Ale do świadka proszę zadawać pytanie. Oczywiście, że zadaję. To proszę uprzejmie. Pomimo naruszenia tej procedury przez pana Jońskiego, mam pytanie oczywiście, no takie podstawowe. Ja nie potrafię sobie wyobrazić tej sytuacji. Znaczy, pracowałem w wielu instytucjach, urzędach i no były przydziały różnych spraw. I ja rozumiem, że pani prokurator chce powiedzieć, że doszło do takiej sytuacji, w której przełożony czy system jakby kieruje sprawę do konkretnej osoby, czyli ja na przykład dostaję teczkę do rozpatrzenia jakiejś sprawy, podczas gdy przychodzi mój kolega z pracy, zabiera mi z biurka tę sprawę, nie będąc do tego uprawnionym i sam ją rozstrzyga. Czy można do tej sytuacji tak porównać sytuację pani prokurator Wrzosek i rozpatrzenia sprawy, która pani się należała? Nie powiedziałabym, że zabiera z biurka, ponieważ sprawa po dekretacji... Pani prokurator, ja przepraszam serdecznie, pani przewodniczący, właśnie, bo nie słychać w ogóle, co pani prokurator mówi, jakby można było...
Jesteśmy zgodni. Po rejestracji, po dekretacji sprawy przez uprawnioną osobę sprawa trafia do sekretariatu, gdzie jest rejestrowana na właściwą osobę zgodnie z numerem. To jest coś nieprawdopodobnego. Dlaczego pani Wrzosek podbierała sprawy innym? Z czego to wynikało? Co ona chciała tym osiągnąć? Jak pani uważa? Jak pani myśli? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że pani prokurator Wrzosek przez wiele lat była prokuratorem funkcyjnym, więc trudno mi uznać, że nie zauważyła mojej dekretacji, a jeżeli miała wątpliwości, czy ta dekretacja była dla niej nieczytelna, to myślałam, że ewentualnie byłaby w stanie, czy mogłaby ewentualnie przyjść dopytać, ale rozumiem, że takiej wątpliwości pani prokurator nie miała. Ale czy takie sytuacje w ogóle na co dzień się zdarzają, żeby podbierać sobie sprawy, żeby zabierać kolegom sprawy i je szybko rozstrzygać w tajemnicy przed osobą uprawnioną? Czy pani spotkała się wcześniej? Ale ja proszę, żeby pan nie oceniał. Zrobimy konfrontację. Nie oceniajmy teraz, bo panie przewodniczący, czy może pan przestać przerywać, panie przewodniczący? Czy może sobie pan dać na wstrzymanie? Naprawdę pan jest lepszy od Jońskiego. Niech pan nie idzie w jego ślady. Naprawdę, można bez uznania, ale widać, że to bliskie przebywanie wpływa na pana, bo jednak na początku pracy tej komisji pan taki nie był. Jak mam ma potrzebę uspokojenia się, niech pan wyjdzie, nie będzie żadnego problemu. Ewentualnie wyłączymy pana. Jest normalną sytuacją. Pan troszkę kultury zachował. I zdarzało się tak wcześniej, żeby jeden prokurator drugiemu podbierał sobie sprawę. Sytuacja z pewnością nie jest normalna, natomiast takie błędy pojawiały się na... Taka sytuacja z pewnością nie jest normalna, natomiast takie sytuacje zdarzały się, takie pomyłki na etapie pracy sekretariatu. A sekretariatu, ale już prokuratora po dekretacji nie. Jest mi trudno określić, bo jeżeli ewentualnie pracownik sekretariatu nie zapoznał się lub nie przeanalizował właściwie dekretacji, mógł ewentualnie tę sprawę wpisać na inną osobę. Pan przewodniczący Karnowski i Romowicz wskazywali na to, że uzasadnienie pani decyzji i cała ta decyzja, postanowienie o umorzeniu miało 5 stron. Natomiast ja mam pytanie, czy pani widziała postanowienie o wszczęciu? Ile ono miało stron, ile miało uzasadnienia? Nie pamiętam dokładnie, ale prawdopodobnie było dosyć krótkie. To ja od razu wszystkim państwu powiem jedno zdanie. Jedno zdanie było wszczęcia postępowania. Uzasadnienia wszczęcia postępowania. Moje pytanie jest takie, czy były uzasadnione podstawy do wszczęcia postępowania, to znaczy, czy to zawiadomienie, bo chciałbym od tego zacząć. Zawiadomienie było napisane mailem o 4:40 przez jedną osobę i pytanie jest, czy państwo tę osobę wcześniej znali, kto to był, czy podobne zawiadomienia składał, czy można coś na ten temat więcej powiedzieć? Tak, zawiadamiający jest powszechnie znany wszystkim jednostkom prokuratury, nie tylko po lewej, ale również po prawej stronie Wisły. To była osoba, która zawiadamiała dość często nie tylko w swoich sprawach, ale również w sprawach osób dotyczących życia publicznego. Czyli rozumiem, że to był człowiek, który o 4:40 lubiał popisać maile i rozsyłał do wszystkich instytucji różne maile i również do prokuratury. Tego nie wiem, ale o ile dobrze pamiętam, to zawiadomienie również zostało rozesłane chyba do kilku jednostek prokuratury. To będzie załączone. Rozumiem. I moje pytanie dotyczy wobec tego zawiadomienia. Czy standardową sytuacją jest wszczynanie postępowania karnego i nieprzeprowadzanie w najmniejszym stopniu postępowania wyjaśniającego na podstawie maila rozsyłanego hurtowo do różnych instytucji, czyli takiego spamu, po prostu spamu. Panie przewodniczący, w mojej ocenie postanowienie o wszczęciu było bezprzedmiotowe. Zostało ono wydane bez podstawy prawnej i kodeks postępowania karnego obligował mnie do podjęcia jednej decyzji na podstawie artykułu 17. Postępowanie się nie wszczyna, wszczęte umarza. W związku z powyższym uznałam, że postanowienie o wszczęciu śledztwa było bez podstawy prawnej, dlatego zostało wydane postanowienie o umorzeniu. Dobrze. Mam też pytanie o to, czy podstawa prawna, to znaczy artykuł potencjalnie, którego mogłoby dotyczyć to postępowanie, został prawidłowo przywołany przez panią prokurator, która wszczęła to postępowanie i czy ono mogłoby się skończyć jakimkolwiek dalszym postępowaniem, czyli czy, krótko mówiąc, opis okoliczności odpowiadał podstawie prawnej z kodeksu karnego.
Ja już chyba o tym dzisiaj mówiłam. Fakt opisu czynu nie odpowiadał przyjętej przez panią prokurator kwalifikacji prawnej. Jak również nie miał nic wspólnego w mojej ocenie z zawiadomieniem. Rozumiem. Ja prokuratorem nie byłem, natomiast byłem radcą prawnym, uczestniczyłem w czynnościach, widziałem różne akta sprawy i powiem szczerze, pomylenie artykułu z kodeksu karnego, który był przedmiotem sprawy, no jest dość kardynalną pomyłką. Czy takie sytuacje się często zdarzają, żeby w tak jaskrawy sposób no, naruszać procedurę? Trudno mi odpowiedzieć na pana pytanie, panie przewodniczący. Nadal należy uznać, że jeżeli pani prokurator miała problemy nie tylko natury prawnej, ale również natury redakcyjnej w wydaniu tego postanowienia i w mojej ocenie również to wskazuje na to, że w danym zawiadomieniu nie było znamion i podstaw do wszczęcia śledztwa. Rozumiem, czyli mamy okoliczności, które nie wskazują na popełnienie przestępstwa, mamy złą podstawę prawną, i na tej podstawie wszczyna się postępowanie, które jednocześnie uzasadnia się jednym zdaniem. Czy to jest standard, jeśli chodzi o wszczynanie jakichkolwiek postępowań? Bo ja mówię tutaj o postępowaniu w sprawie wyborów prezydenckich zarządzonych zgodnie z terminem konstytucyjnym przez marszałka. Ale czy w jakiejkolwiek sprawie tego typu standard, jakość działania prokuratury no, jest jakimś, no, można powiedzieć, chlebem powszednim? Tak się po prostu działa. Kodeks postępowania karnego, jak również ustawa o prokuraturze narzuca pewne standardy dotyczące wydawania postanowień, że musi być opis czynu, w którym muszą być zawarte wszystkie znamiona czynu zarzucanego w związku z powyższym artykułu 165, czy takiej sytuacji rzeczywiście nie miała miejsca, jak również opis czynu musi być odpowiedni do podstawy prawnej. Natomiast nie wiem, czy to jest standard postępowania w prokuraturze. Ja mam też pytanie odnośnie współpracy, bo jak ktoś komuś podbiera sprawę, to trzeba szukać jakby uzasadnienia tej sytuacji. I mam pytanie, czy działalność pani prokurator Wrzosek, czy ona z punktu widzenia funkcji publicznej, jaką jest funkcja prokuratora, czy ona odbiegała od standardu, jaki znamy, jako opinia publiczna zna, bo ja powiem szczerze, poznałem trochę działalność pani prokurator Wrzosek, chociażby w mediach społecznościowych. I moje pytanie jest takie, czy opowiadanie się wielokrotnie politycznie, słowa wulgarne, słowa atakujące jednych wobec drugich, jeśli chodzi o spór polityczny, czy to był pewien standard, jeśli chodzi o działalność prokuratora? Na podstawie pani jednostki prokuratury, w której państwo razem pracowali. Panie przewodniczący, ja wolałabym nie odpowiadać na to pytanie. Mam nadzieję, że tutaj wysłałam odnośnie faktów, a nie opinii. A nie ukrywam, że jakiś czas temu pani prokurator również w opiniach publicznych oświadczyła, że około 30% składu prokuratorskiego w związku z przeniewierzeniem się ślubowaniu, które ona rozumie, ma zostać wydalonych ze służby. Ja obawiam się, że na tej liście jestem. A gdy dokonam oceny, z pewnością na tej liście moje miejsce znajdzie się w pierwszej dziesiątce, jeżeli już nie jestem. W związku z powyższym proszę o umożliwienie mi nieodpowiadania na to pytanie. Dobrze. Kilka dni temu, i to było przedmiotem transmisji i nagrania publicznego, wszyscy mogliśmy to obserwować, jest to zresztą zawarte w nagraniach w internecie, pani prokurator Wrzosek uczestniczyła w przesłuchaniu w związku z postępowaniem na obsadę stanowiska prokuratora krajowego. Komisja składająca się z prokuratorów pytała o sprawy mobbingu w wydaniu pani Wrzosek. Ma pytanie, czy coś wiadomo na ten temat pani? Panie przewodniczący, ja do prokuratury rejonowej dla Warszawy-Mokotowa trafiłam w połowie 2018 roku, tak więc pani prokurator Wrzosek nie była moim przełożonym. Natomiast takie słuchy rzeczywiście dochodziły, natomiast nie znam szczegółów. Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pani poseł Kłopotek, proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja bym chciała jeszcze wrócić do procesu przyznawania spraw.
Jak wygląda procedura przyznawania spraw, które wpływają do prokuratury, gdyby mogła Pani nas poinformować? Sprawa zostaje zarejestrowana, następnie decyzją prokuratora rejonowego lub osoby upoważnionej przez niego zostaje zadekretowana na konkretny DS zgodnie z właściwością rzeczową, ewentualnie właściwością miejscową. Sprawa trafia do sekretariatu, gdzie jest rejestrowana zgodnie z dekretacją osoby upoważnionej. Czyli pani mówi, że najpierw prokurator rejonowy, tak? Tak, albo osoba przez niego upoważniona. A jak to się stało, że pani na siebie sama zadekretowała tą sprawę? Poza obowiązkami administracyjnymi ciążył na mnie również ustawowy obowiązek prowadzenia referatów, więc po zapoznaniu się w trosce, aby inny prokurator nie musiał się zapoznawać ze sprawą, wpisała mnie do swojego referatu. To nie była pierwsza taka sytuacja i z pewnością nie ostatnia. Słyszeliśmy, że trochę inaczej wygląda procedowanie spraw, które wpływają do prokuratury i one są jakby bez względu na to, komu po prostu przyznawane, konkretnie wpływają i są przyznawane bez względu jakby na to, kto chciałby taką sprawę prowadzić. Prokurator rejonowy i jego zastępcy, osoby upoważnione mają możliwość dekretowania spraw na konkretnych prokuratorów. Tak się dzieje chociażby, gdyby sprawa wraca po uchyleniu przez sąd, sprawa trafia do tego samego prokuratora. Proszę mi powiedzieć, czy pani prokurator Wrzosek starała się z panią spotkać i porozmawiać w tej sprawie? Nie przypominam sobie. To ciekawe, bo my słyszeliśmy, że kilkakrotnie prosiła panią o rozmowę i pani powiedziała, że nie będzie z nią rozmawiać na ten temat. W tej sprawie? Naprawdę nie pamiętam. To będziemy musieli jeszcze wyjaśnić. Proszę mi powiedzieć, czy ma pani wiedzę, czy w związku z wydaniem postanowienia przez prokurator Wrzosek o wszczęciu tej sprawy zostało wobec niej wszczęte postępowanie dyscyplinarne albo jakieś inne postępowanie? Tak, taka informacja ujawniła się kilka dni albo następnego dnia po wydaniu przez panią prokurator wszczęcia śledztwa. A kto wszczyna takie postępowanie dyscyplinarne? Takie postępowanie wszczyna rzecznik dyscyplinarny na wniosek czasami prokuratora rejonowego, czasami z urzędu. A wie pani, kto taki wniosek złożył? Nie. Okej. Pytanie mam takie w tej chwili. Czy uważa pani, że te czynności podejmowane celem przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP mogły stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia z uwagi na ogłoszony w kraju stan pandemii? Pani poseł, to powstanie jest bezprzedmiotowe, albowiem wybory w formie korespondencyjnej się nie odbyły. Ale to nie szkodzi, bo stan zagrożenia... Przepraszam, ja mam wniosek formalny. Ale... Na jakiej podstawie, panie pośle? Ale proszę, zaraz się okaże. Ale proszę nie przerywać. Ale dobrze? Mam wniosek. Ale nie, no ale proszę, może jak pani skończy... Szanowni państwo, ja mam wniosek o złożenie wniosku, ponownie zgłaszam wniosek o przesłuchanie pani Kidawy Błońskiej i Rafała Trzaskowskiego i przegłosowanie tego wniosku w tej sytuacji. Nie, będziemy w tej chwili tego głosować. I oczywiście Borysa Budkę. Absolutnie nie. Bardzo proszę, żeby pani poseł Kłopotek skończyła. Jest wniosek formalny, jest wniosek dowodowy. Musimy podjąć głosowanie w tej sprawie. Nie, ale nie teraz. Słuchajcie państwo, nie róbcie cyrku z komisji. Teraz nie. Pani poseł Chłopotek. Chcemy, żeby ten cyrk się zakończył. Proszę bardzo, pani poseł Chłopotek, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Jest wniosek dowodowy. Panie pośle Buda, proszę naprawdę pozwolić mi zadawać pytanie. Ja panu nie przeszkadzałam, tak? Jest konkretny wniosek, proszę. To na końcu komisji będziemy głosować. Teraz pani poseł Chłopotek. Nie, ja poproszę o głosowanie. Nie, teraz pani poseł Chłopotek zadaje pytania. Panu nie przerywaliśmy. Trochę kultury. Wobec tego mój wniosek formalny jest o przerwanie posiedzenia obecnego przesłuchania. To ja myślę, jest taki jeden poseł, co ciągle tam składa w Sejmie, ale to na... Mój wniosek jest o przerwanie przesłuchania, żeby rozpatrzyć wniosek o dowodowy o przesłuchanie pani Kidawy Błońskiej, Rafała Trzaskowskiego i pana Borysa Budki. I pana prezydenta Dudy. Wniosek formalny. Panie przewodniczący, może przerwę zarządzimy. Wniosek formalny o przerwę. Pani poseł Kłopotek, bardzo proszę, zadaję pytanie. Wniosek proszę formalny bardzo. O przerwę. Musimy przegłosować, panie przewodniczący. Ale o przerwę pan chce wniosek tak. formalny. Wniosek jest o przerwę. Czyli o przerwę. Rozumiem, że pani prokurator trochę się pogubiła w swoich zeznaniach. Wniosek jest o przerwę, tak? o przełożenie stronniczo zeznania. To ja w takim razie pozwolę państwo sobie złożyć. Państwo się pogubiliście w pytaniach, a nie świadek w odpowiedzi. Naprawdę. Nie. Państwo nie pomyliście się w pytaniach. Nie pomyliście w pytaniach. Głosujmy wniosek. Wniosek, pierwszy wniosek jest o przerwę, drugi nie jest wniosek dowodowy. Nawet, no więc... Nie, proszę państwa, bo w pytaniach pani poseł Kłopotek. Bardzo proszę.
wnioski formalne poza... Może traktujmy się poważnie, panie pośle Buda. Naprawdę, czy ja panu przerywałam, kiedy pan zadawał pytania? Wnioski formalne w każdej chwili można składać. Proszę, a ja bym chciała skończyć zadawać pytania pani prokurator. Proszę przeczytać regulamin. Wnioski formalne w każdym czasie można składać. Przepraszam bardzo, wniosek dowodowy nie jest wnioskiem formalnym. A jest pana wniosek formalny, nie, o przerwę. Ale, nie, ale przed chwilą, panie Buda. Wniosek formalny o przerwę. Czy może pan mi pozwolić skończyć? Tak. To bardzo cieszę. Proszę państwa, no wprowadzacie w błąd wszystkich. Mówicie, że jesteście prawnikami. Raz pan Wąsik głosuje, przepraszam, pan Wójcik głosuje za sobą. Teraz pan składa wniosek formalny, który nie jest wnioskiem formalnym. Teraz wniosek pan, formalny o przerwę. Niech pan mi nie przerywa. To nie jest wniosek formalny? Przepraszam bardzo, niech pan mi nie przerywa. Przed chwilą pan złożył wniosek dowodowy jako wniosek formalny. Apeluję do państwa, żeby oczywiście możemy coś takiego zrobić, zerwiemy posiedzenie komisji, bo o to wam chodzi i następnie się spotkamy w pełnym składzie, bo o to wam chodzi. Absolutnie nie, proszę, żeby pani poseł Kłopotek złożył, skończyła zadawać pytania. Dziękuję bardzo. Nikt pana nie wprowadza w błąd. No, wniosek formalny rozpatruje się w każdym czasie. Bardzo proszę, że panie przewodniczący, Anna, no niech pan nie zagłusza prawdę. Ale pan prawdę, przed no. chwilą składał wniosek formalny, który nie był wnioskiem formalnym. A teraz składam wniosek ale formalny. Ale to niech pan się nauczy i wtedy wniosek składa... Wniosek dowodowy to jedno, a formalny to drugie. Proszę panią poseł Kłopotek, żeby zadawała pytania. Pani prokurator, jeszcze raz powtórzę to pytanie. Czy czynności podejmowane celem przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w 2020 roku mogły stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia z uwagi na ogłoszony na terytorium kraju stan epidemii? Wszyscy wiemy, w jakiej byliśmy sytuacji. Była bardzo trudna sytuacja. I proszę mi odpowiedzieć, jakie jest pani zdanie na ten temat? Pani poseł, ja analizowałam tylko i wyłącznie zawiadomienie dotyczące artykułu 165, dotyczące zawiadomienia konkretnej ustalonej osoby. W związku z powyższym podjęta przeze mnie decyzja i ocena prawna jest wyrażona w tym uzasadnieniu. Czy w związku z tym zgłoszeniem pani zapoznawała się z jakimikolwiek opiniami dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej wtedy w Polsce? Na czas zawiadomienia nie było. Pani poseł pytał te opinie z 22 kwietnia. Chodzi mi o ten wniosek, który wpłynął do prokuratury, wobec którego zostało wszczęte w ogóle postępowanie. Nie pamiętam, czy w aktach sprawy znajdują się jakieś opinie dotyczące daty, czy opinie na datę czynu. Czyli nie zapoznała się pani z takimi opiniami? Nie wiem, czy takie opinie są w aktach sprawy. Ale czy się pani zapoznała? Jeżeli, to jest konkretne pytanie. Jeżeli było w aktach sprawy, to tak. To znaczy, że nie wie pani, czy się zapoznała z tymi opiniami. Nie pamiętam, nie pamiętam, co dokładnie było w aktach sprawy. Rozumiem. Wie pani, my przychodzimy tutaj na posiedzenia komisji, tydzień w tydzień przygotowujemy się, staramy się przygotować bardzo dokładnie. Pani jako świadek przychodzi tutaj wiedząc, że będzie zeznawała w konkretnej sprawie i nawet nie jest w stanie pani powiedzieć, czy pamięta, czy nie pamięta, co się wtedy wydarzyło. Pani poseł, ja nie mam od pracy w prokuraturze rejonowej dla Warszawy-Mokotowa skończyłam w połowie grudnia 2020 roku. Ja nie mam dostępu do akt sprawy, w związku z powyższym nie miałam możliwości, żeby się z tymi aktami zapoznać przed dzisiejszym posiedzeniem komisji. To jest pani opinia na ten temat. To są fakty, panie poseł. Dobrze, poseł, no. Ale jeżeli my przygotowujemy się, też przeglądając pewne dokumenty i przygotowując pytania... Ale pani nie może wymagać od świadka tego, czego pani może wymagać od siebie, jako członka komisji parlamentarzysty. Świadek wymagam, że jeżeli świadek przychodzi na posiedzenie na komisji... To jest pani opinia, no. Wymagam, że jeżeli członek... Przepraszam, kto teraz prowadzi pracę komisji? Bo jeden jest wyłączony, drugi wyszedł. No pan ludzie, przewodniczący no. Buda. Szanujmy się. Panie przewodniczący Buda, to jeżeli już dostałem ten mikrofon jako przewodniczący... Czekam na brawa. Czekam na brawa. No gdzie te brawa? Panie pośle Duda. Gdzie te brawa? Gdzie brawa? Nie ma braw? To posłuchajcie teraz, drodzy państwo, posłowie. Wiecie, że nie ma przepisu w ustawie ani w regulaminie Sejmu, który mówi, kto po przewodniczącym prowadzi obrady i zwyczaj sejmowy mówi o tym, że wskazuje to przewodniczący. Który jest zaraz wyłączony. Zaraz oddam głos. I teraz, jak pan Ale pan już nie jest przewodniczącym. Pan Czarnowski jest przewodniczącym. Przewodniczący. Panie przewodniczący. Czarnowski, proszę oderwać głos panu Romowiczowi. Podsiad. To jest uzurpacja. Skandal, no. Dobrze. Już. Pan zostanie upomniany za karą jaką. Dobra, Bartek, przestań. Proszę więcej nie robić. Panie przewodniczący, proszę o... Nie zastępować pana Karnowskiego. To jest skandal. Panie Karnowski, proszę mi podziękować. Sytuacja tutaj. Tylko jedną taką sytuację, że to pan poseł Buda mnie podsiadł i musiałem walczyć o swój stołek, ale tutaj rozumiem, że jest pan tam, poseł Romowicz był bardziej, że tak powiem, kulturalny. Wobec tego bardzo proszę panią Kłopotek, żeby dalej pani poseł składała pytania. Rozumiem, że państwo macie na
celu ośmieszyć tą koalicję. Przepraszam, że wszedłem do toalety. Już bardziej się nie da, naprawdę. Po raz kolejny bardzo dziękuję, że mogę zadawać pytania. Chciałabym jeszcze przypomnieć, pan poseł Buda mówił tu o podkradaniu jakichś spraw. Przypomnę sytuację, kiedy to pan podkradał to panu Tącemu Karnowskiemu jego materiały, żeby się przesiadł na jego miejsce i to też wyglądało wtedy trochę komicznie, chciałabym powiedzieć. Dobrze, proszę pytanie. Wracając do pytania, a właściwie do stwierdzenia, które zaczęłam, ale nie mogłam dokończyć, że przychodząc na komisję wypadałoby, żeby świadek jednak przypomniał sobie, co się działo w konkretnej, określonej sprawie, co do której został powołany na świadka. Ale to jest rzeczywiście moja opinia, uważam, że tak powinno być. Pani niestety, pani poseł prosiła. Przepraszam, mogę dokończyć? Część świadków niestety właśnie wtedy ma dziwną amnezję, nie pamięta, wybiórczo pamięta i tak dalej. Ja mam kolejne pytanie do pani prokurator. Co bym prosił, że pani nie przerwała, słuchała i odpowiadała na pytania. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, czy podejmując działania celem przygotowania przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, organy administracji rządowej mogły mieć świadomość spowodowania tym samym zwiększenia ryzyka zakażenia COVID-19? To nie było przedmiotem mojej decyzji. Nie oceniałam tego. Dziękuję bardzo. Proszę do mikrofonu. Czy pani zdaniem organizacja wyborów prezydenta RP w 2020 roku była bezpieczna pod względem sanitarnym dla ogółu obywateli? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Czy pani zdaniem rzeczywiście nie mogło być mowy o zakażeniu COVID-19 podczas głosowania w związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenta RP w 2020 roku w trybie korespondencyjnym? To nie było przedmiotem postępowania. Bardzo dziękuję. Ja wnoszę o przesłuchanie albo konfrontacyjne przesłuchanie pani świadek, pani prokurator Wrzosek, dlatego że mamy tutaj tak rozbieżne zeznania, że musimy ustalić po prostu, gdzie leży prawda. Dziękuję. Jasne, druga osoba składa ten wniosek, ale bym prosił go na piśmie i będziemy głosować. Proszę, może pan poseł Wójcik, bo nie miał do tej pory okazji. O, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo uprzejmie, proszę. Jest pan wzruszony, cieszę się. Pan nawet ze swojego magicznego guzika nie korzysta i za to jestem bardzo wdzięczny, bo pan Joński bez przerwy jest tam wyłączany, co mi się pana, nie podoba. Czy pana, pania, szkoda czasu na dyskusję. Oczywiście, tylko proszę jeszcze ze względów technicznych, to jest pierwsza moja komisja, bo więcej kawy, bo naprawdę niektóre pytania tutaj, które były zadawane, powodowały znużenie, po prostu co nam się bardzo bym prosił, że pan zadawać pytania. Panie przewodniczący, pan jest wyłączony z komisji, nie może pan ingerować. No. Ja tylko chciałem powiedzieć, że pan Czarnek ma dzban z kawą, więc jakby trzeba było to. Dobrze, pan nie uczestniczy w tym postępowaniu. Pan nawet tu nie może panowie, być. Bardzo proszę o spokój. Nie przeszkadzajcie. Pan Wójcik jest debiutantem, który jest szacunku dla niego. No, pani prokurator, ile lat jest pani prokuratorem? Ponad 18. 18. To jest pani doświadczonym prokuratorem. Szefem, wiceszefem jednostki organizacyjnej prokuratury, prawda? Prokuratury rejonowej. Byłam w latach 2018-2020 od połowy roku do połowy grudnia. Ile pani mniej więcej prowadziła w ciągu tych 18 lat postępowań prokuratorskich? Tysiące, dziesiątki tysięcy? Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Czy panią ktoś naciskał, mocno chcę, żeby to wybrzmiało tutaj, w tej akurat konkretnej sprawie, czy ktoś panią naciskał, żeby pani podjęła konkretną decyzję procesową, czyli wydanie postanowienia o umorzeniu tego postępowania, jakiś prokurator? Czy pan poseł ma na myśli polecenie służbowe? W jakiejkolwiek formule. Nie było. Nie przypominam sobie, aby takie polecenie służbowe zostało wydane. Zresztą prokuratura, ustawa o prokuraturze tą kwestię wyjaśnia dosyć szczegółowo. Takie polecenie musi przybrać formę pisemną i z pewnością, jeżeli takie polecenie byłoby wydane, miałoby odzwierciedlenie w aktach sprawy. Czyli nie było czegoś takiego w tej sprawie. Z okazji chciałem zapytać, czy jest prowadzone przeciwko pani postępowanie z 231? Wiem, że jakieś zawiadomienia wpłynęły, natomiast jaki jest dalszy los tego postępowania, nie wiem. Ja to wiem z mediów akurat, dlatego po prostu pytam. Rozumiem, że nie była pani przesłuchiwana, nie zdjęto byłam. Immunitetu. Rozumiem. Mam pytanie takie, też to musi być jasno powiedziane. Chodzi o ten przydział spraw. Pani jako osoba funkcyjna w prokuraturze i prokurator rejonowy i pani jako zastępca,
musicie dbać o to, żeby dzielić sprawy porówno pomiędzy prokuratorami, prawda? Żeby nikt nie był bardziej obciążony, inna osoba mniej obciążona, prawda? I rozumiem, że zabiegacie o to, żeby tak były przydzielane sprawy mniej więcej, biorąc pod uwagę także kwestie terytorialne i także właściwość rzeczową, prawda? Tak. Rozumiem. W tej sprawie, jeszcze raz bardzo mocno chciałbym, żeby to wybrzmiało. W tej sprawie miała pani prowadzić na skutek tego zawiadomienia to postępowanie i miała pani przygotowaną już decyzję umarzającą, odmawiającą wszczęcia postępowania, tak? Miała pani projekt takiego postanowienia. Ten projekt był przygotowany, jednakże nie był przelany na papier. Nie był przelany na papier, rozumiem. W tej sprawie pani prokurator Wrzosek po prostu zabrała sobie tą sprawę z pani referatu, tak? Ja jeszcze raz podkreślę, że faktycznie sprawa miała być w moim referacie i zgodnie z dekretacją w moim referacie była. Jakim sposobem trafiła na biurko do pani prokurator Wrzosek, nie wiem. Nie potrafię tego wyjaśnić. Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy były jeszcze jakieś inne sprawy, które prowadziła pani prokurator Wrzosek na tej samej zasadzie, czyli że po prostu sobie sama prowadziła jakieś postępowania bez względu na to, jak dzielone były sprawy, jaka była dekretacja? Tylko i wyłącznie z doniesień medialnych. Natomiast, tak jak podkreślam, od połowy grudnia 2020 roku nie pracuję już w prokuraturze rejonowej dla Warszawy Mokotowa. Rozumiem, ale zapewne dzisiaj odniesiemy się także do pewnej sprawy, która wybrzmiała w czasie przesłuchania pani prokurator Wrzosek, ale nie chcę w tej chwili o tym mówić. Pani prokurator, czy pani prowadzi działalność polityczną? Nie. Czy prokurator może prowadzić działalność polityczną? Nie. A z czego to wynika? Z ustawy o prokuraturze. Uczestniczyła pani w jakichś wiecach politycznych? Nigdy. A uważa pani, że prokurator ma prawo uczestniczyć w wiecach politycznych, gdzie są politycy, wypowiadać się politycznie w jakichkolwiek kwestiach? Zgodnie z ustawą nie. Zgodzi się pani ze mną, że nie tylko ustawa Prawo o prokuraturze, ale także uchwała Krajowej Rady Prokuratorów jednoznacznie w jednym z punktów mówi o apolityczności prokuratury, co jest rzeczą, rozumiem, oczywistą, no bo musi być prokurator bezstronny, prawda? Tak, prokurator musi być apolityczny. A ma pani Twittera? Nie. No właśnie. Prokurator Żobro był bardzo bezstronny. Tak, muszę panu wyjaśnić. Prosimy o brak komentarzy przy zadawaniu pytań. Rozumiem. Pana pytań nikt nie komentował. Rozumiem. Ale ja muszę wyjaśnić to tutaj panu przewodniczącemu, że prokurator generalny ma szczególną pozycję w całym porządku prawnym, bo jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, czyli jest politykiem, ale to jest jedyna osoba w całej strukturze prokuratury. To wyście tak zrobili, a był przedtem niezależny. Ale przepraszam, panie przewodniczący, zawsze tak było. Zawsze. Nie zawsze tak. Zawsze. Nie zawsze. No to jeżeli pan chce szczegóły, to powiem panu tak. Przed wojną naczelny prokurator był jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Wie pan o tym? Nie. Po wojnie 20 lat prokurator generalny był ministrem sprawiedliwości. Wiedział pan o tym? Nie. Dopóki żeście rozdzielili. Dalej rozdzielimy, żeby takiej patologii nie było. Gdzie świętej pamięci profesor Lech Kaczyński protestował, a potem mieliśmy sytuację, że wyrzucani byli powstańcy z kamienic w Warszawie i prokuratura nie reagowała. Taka jest prawda. Państwo prokuratora stanu wojennego awansowaliście do Trybunału Konstytucyjnego. Chciał pan szczegółów, no to bardzo proszę, no nie ma żadnego problemu. Czyli rozumiem pani prokurator, że nie może się absolutnie prokurator angażować w jakiekolwiek spory polityczne. Nie pytam panią o ocenę jakby działań pani prokurator Wrzosek, bo to już jakby należy do nas. Natomiast no tutaj widzę całkowicie odmienne jakby sytuacje. Z jednej strony prokuratora, który jest prokuratorem mocno zaangażowanym i to widać także poprzez spisy. I z drugiej strony prokuratora, który nawet Twittera nie ma, jak się okazuje. I co jest rzeczą oczywistą i normalną, jeżeli chodzi o prokuraturę, o jakiegokolwiek prokuratora. Mam pytanie, a działa pani w jakimś stowarzyszeniu? Związek Zawodowy Pracowników Prokuratury. Rozumiem. Związek Zawodowy Pracowników Prokuratury. A pani prokurator, mam pytanie dotyczące tego 165, bo to jest dosyć ciekawy przepis. Pani uważa, że to jest przepis materialny czy formalny? Przestępstwo materialne, formalne?
Chodzi mi o to, o skutek. Tutaj musi być realne zagrożenie. Realne zagrożenie, czyli materialne, czyli musi nastąpić skutek, prawda? No właśnie, to jest dosyć ciekawe, no bo... To jest pewna istota sprawy. Pani prokurator Wrzosek wszczęła postępowanie, w ogóle niechlujnie przywołując podstawę prawną, prawda? Bo przywołała 165 paragrafów. Ja proponuję, że pan nie oceniał, tylko zadawał pytania, bo pan ocenia. Dobrze. Proszę nie oceniać. Pani prokurator Wrzosek przywołała niechlujnie podstawę prawną. Nie, proszę nie oceniać, proszę zadawać pytania. Artykuł 165, paragraf pierwszy, punkt drugi, który dotyczy wprowadzania między innymi środków odurzających. Mam rację, prawda? Tak. Jeżeli można było mówić o czymkolwiek, to chodziło o punkt pierwszy, tak? Tak. Czyli to chodziło o realne zagrożenie dla życia, zdrowia, jeżeli chodzi o szerzenie chorób zakaźnych, wiadomo w tym zakresie. Czyli ta podstawa prawna była źle przytoczona. To jest pierwsza rzecz, tak? Zgadza się. Ja teraz odniosę się do kwestii uzasadnienia, bo to musi również wybrzmieć, to mówił już pan przewodniczący Buda. Rozumiem, że przy tak ważnym śledztwie, gdzie, rozumiem, miało być przesłuchiwanych wiele osób, polityków i tak dalej, i tak dalej. Uważa pani, że jednozdaniowe uzasadnienie to jest coś normalnego w tego typu sytuacjach, kiedy mamy do czynienia, w istocie jest bardzo, z przepisem, który, przewiduje, bardzo poważną sankcję? W moim referacie takie sytuacje się nie zdarzają. No właśnie, czyli jednozdaniowe uzasadnienie. Okej, pani miała to uzasadnienie na kilka stron, jeżeli chodzi o umorzenie postępowania. Pani bardzo dokładnie przywoływała orzecznictwo, między innymi. Poruszyła pani w tym swojej wypowiedzi między innymi taki wątek, że przestępstwo 165, paragraf 1, punkt 1, nastąpić może wówczas, jeżeli jest zagrożenie, to niebezpieczeństwo konkretne, realne, prawda? Nie abstrakcyjne, dobrze mówię. Tak. Nie sugerował ich odpowiedź, dobrze? No ale... specjalistami, jeśli chodzi o... Ja bym prosił, żeby pan zadawał pytania. Proszę się uzbroić w cierpliwość. I bym chciał, żeby pan już tak trochę zmierzał do brzegu. Każdy... Chyba pan żartuje. Doskonale pan wie, panie przewodniczący, że pan poseł dopiero zaczął. Zadaje te pytania, również pan. Więc proszę nie przerywać, bo pan dokładnie te same rzeczy... Zabieram pan czas panu posłowi. Czyli rozumiem, że tak jak pani chciała odmówić wszczęcia postępowania w tej sprawie, na skutek zawiadomienia składanego przez osobę, która, rozumiem, składała wiele takich pism do prokuratury, tak? Tak, to przyjmując, że po prostu w ogóle czynu nie popełniono. W mojej ocenie tak. Rozumiem. A proszę powiedzieć, bo tutaj też tak odnoszę się do wypowiedzi jednej z osób, która strasznie długo zastanawiała się nad tym, w jaki czas pani był poświęcony, jaki czas pani poświęciła na czytanie wszystkich dokumentów. Ja uważam, że 3 godziny to jest w ogóle za długo. Ja czytałem te dokumenty, nie ukrywam, panie przewodniczący, 15 minut. I powiem, uzasadnię to dlaczego. Otóż tam było zawiadomienie. Kolejny prosił o pytanie, a to jest ważne, o oświadczenie. A to jest ważne, bo potem będziemy raport sporządzali z tego. Zawiadomienie z Polityczka przedruk. Zawiadomienie porozsyłane w różne miejsca. I do tego jeszcze jedna opinia. Czyli jeżeli pan miał wątpliwości tutaj, ile pani zabrało to czasu, no to ja mówię 3 godziny, to jest za dużo. 15 minut. Bo dalej były uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. To jak pan składa oświadczenie, to pan, ale prokurator nie zapoznaj się tylko z tym, co dostaje na biurko, ale jeszcze z okolicznościami ogólnymi sprawy. No niech pan nie żartuje, dobrze? Okej, okoliczności sprawy. Pani prokurator, czy pani ma jakąś wiedzę, jakie były czynności podjęte w ramach tych czynności sprawdzających przez panią prokurator Wrzosek? Co ona dodatkowo zgromadziła poza tą opinią Towarzystwa Polskiego, które zajmuje się tymi zagrożeniami, jeżeli chodzi o epidemię, jak również tym zawiadomieniem, czyli tak naprawdę przedrukiem z portalu Polityczek? Czy coś jeszcze było zgromadzone? O ile dobrze pamiętam, były to dokumenty jedynie dostępne publicznie.
Nie przypominam sobie, żeby pani prokurator dokonywała jakichkolwiek własnych czynności. No właśnie, bo to jest bardzo ważne. A powinna, prawda? Bo zgodnie z ustawą, artykuł bodaj 307, tak? Kodeksu procedury karnej, muszą być podjęte kolejne rzeczy. Na przykład kolejne informacje powinny być pozyskane od osoby, no bo wiadomo, że to był jakiś przedruk. Jeden polityk się wypowiedział w mediach, drugi portal, inny portal napisał o tym, był przedruk. Czyli rozumiem, że w takich sytuacjach by pani podjęła konkretne czynności, więcej tych czynności, żeby wyjaśnić ewentualnie tą sprawę, prawda? Gdybym uznała, że zachodzą przesłanki do wszczęcia śledztwa, z pewnością. Rozumiem. I jeszcze jedno pytanie na koniec, pani prokurator. Prokuratura ma charakter hierarchiczny, prawda? Tak, jak najbardziej. Bo tutaj niektóre osoby nie rozumieją, na czym to polega w tej instytucji, którą jest prokuratura. Nie może sobie prokurator, niezależnie od tego, że jest niezależny, to jednak działa w ramach pewnej struktury hierarchicznej. To jest bardzo ważne, jeżeli będziemy przygotowywali raport. Tak, to prawda. Prokuratura jest podporządkowana. Na koniec powiem, że dziękuję bardzo za tak szczegółowe uzasadnienie wielostronicowe, bo to pokazało, że pani poważnie, bardzo poważnie podeszła do tej poważnej sprawy. I jeszcze jedna rzecz. Rozumiem, że przy 165, bo sobie przypomniałem, to jest przestępstwo, które można z winy umyślnej, nieumyślnej. Pani sobie wyobraża taką sytuację, że gdyby to 165 było, jeżeli przyjąć, że nawet przygotowania były, no bo pani prokurator w mediach się wypowiadała, prokurator Wrzosek, żebyśmy na ławie oskarżonych by zasiadło pół Sejmu. No bo my wszyscy uczestniczyliśmy w tym. Panie pośle, 165 paragraf 1, punkt 1 z pewnością nie wypełniało to zawiadomienie ani to zachowanie znamion. Ja również przed podjęciem decyzji przeanalizowałam przepis 168 kodeksu karnego, czyli ewentualnie przygotowanie. Tak. Również o tym się mówiło, ale sytuacja byłaby absurdalna, albowiem w tej sytuacji musielibyśmy rozliczyć odpowiedzialność karną nie tylko polityków, nie tylko posłów, ale również Państwowej Komisji Wyborczej, powiatowych i obwodowych komisji wyborczych, jak również kandydatów na prezydenta, a także osoby, które udzielały im poparcia. Nawet więcej, pani prokurator, chcę powiedzieć, bo tych, którzy głosowali za tą ustawę, biuro analiz, które przygotowało urzędników i tak dalej. Pani Wrzosek chciała posadzić pół Sejmu na ławie oskarżonych. Potem na konferencji prasowej. Proszę, pan poseł Tumanowicz. Dziękuję bardzo. Głosowałem za wyłączeniem przewodniczącego Jońskiego ze względu na wniosek pani prokurator, ale wskazywała pani prokurator na nieprawdy, jakie pojawiły się w udzielonym przez przewodniczącego wywiadzie w TOK FM. Na czym dokładnie polegały te nieprawdy? Czy może pani powiedzieć coś o konkretach, konkretnych okolicznościach, w szczególności sprostać wypowiedziane przez posła Jońskiego zarzuty? Bardzo proszę. Pan przewodniczący Joński... Prokurator, ja raz jeszcze proszę bliżej mikrofonu, bo zgłaszają ludzie, że pani nie słychać. Po prostu pani bardzo ciekawe rzeczy. Pan przewodniczący Joński po pierwsze wskazał, że to ja poleciłam umorzyć śledztwo pani prokurator Wrzosek. Po drugie wskazał, że umorzyłam szereg postępowań... Że pani kazała pani Wrzosek umorzyć? Taka była informacja. Że umorzyłam szereg zawiadomień, szereg postępowań zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli, jak również w innym postępowaniu potajemnie przesłuchałam pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana ministra Jacka Sasina i były tam również wymienione jakieś inne osoby. Ta audycja była na antenie Radia Tok FM. Ale to jest zniesławienie wręcz. Przepraszam, mam propozycję. Ja prosiłbym, żeby pan nie przerywał. Pan poseł Tumanowicz. Tak, ja teraz bardzo proszę tutaj nie dopowiadać. Może będzie druga tura. W medialnych uzasadnieniach odmowy wszczęcia śledztwa tutaj jest mowa o braku ostatecznej decyzji o terminie wyborów. Przekazała to mediom prokurator Mirosława Chyr 23 kwietnia 2020 roku. Na jakiej podstawie prokuratura mogła mieć wiedzę o zmianie terminu wyborów, skoro wciąż obowiązywał kalendarz wyborczy z 5 lutego 2020? Skąd taka wiedza mogła być? Dlatego, bo to prokuratura to w zawiadomieniach medialnych to się pojawiało. To jest komunikat rzecznika prasowego. Dokładnie od pani prokurator Mirosławy Chyr. Czy w prokuratorze była taka wiedza o tym już, że ten kalendarz się zmieni? Nie potrafię, nie znam tej wypowiedzi, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Skoro zostało umorzone postępowanie ze względu na brak popełnienia czynu z artykułu 165, tutaj zresztą już trochę na to pytanie moje, które zadam, była odpowiedzi, ale mimo wszystko, czyli przygotowania do wyboru 10 maja jednak było umorzone, czyli czy to oznacza, że według prokuratury nie było niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób?
panie pośle, w danym postępowaniu rozpoznajemy czyn osoby, konkretnej osoby, konkretny czyn. W związku z powyższym analizowane było zachowanie pana Radosława Fogiela w związku z jego wypowiedziami medialnymi. Natomiast chodzi mi o to konkretnie. To znaczy, ja bardziej pytam o to, czy rzeczywiście, jeśli zostało umorzone to postępowanie z artykułu 165, ja chciałem dowiedzieć się o pani prokurator zdanie, czy według pani prokurator nie było niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Panie przewodniczący, nie jestem przewodniczący. Panie pośle, przepraszam. W decyzji, decyzja dotyczyła konkretnej osoby, konkretnego czynu w oparciu o konkretne zawiadomienie. Dobrze, rozumiem. Czyli, ale ja tutaj pytam szerzej. Nie analizowałam pozostałych przypadków. Okej, rozumiem. I to jest odpowiedź. Tutaj tak, jakie postępowanie wszczęto wobec pani prokurator Wrzosek? Czy pani ma taką wiedzę, jakie te postępowania były? Tylko i wyłącznie z doniesień medialnych, że było jakieś postępowanie dyscyplinarne, ale nie znam szczegółów. Mhm. Czy poza przeniesieniem pani Ewy Wrzosek z funkcji prokuratora do Śremu spotkały ją jeszcze jakieś inne konsekwencje jej działań? Panie pośle, ja nie wiązałabym delegacji pani prokurator do Śremu z wydaniem decyzji, ponieważ o ile dobrze pamiętam, to decyzja została wydana w kwietniu, a pani prokurator razem z innymi prokuratorami, w tym prokurator Kwiatkowską, ja kolejnych nazwisk nie pamiętam, zostali przeniesieni w roku następnym, więc trudno mi połączyć delegację pani prokurator z wydanym postanowieniem, tym bardziej, że część prokuratorów, którzy zostali delegowani, nie była pracownikami prokuratury rejonowej dla Warszawy-Mokotowa, jak również nie miała nic wspólnego z danym postanowieniem, ani z postępowaniem. Czy uważa pani, że Poczta Polska była właściwym podmiotem, który miałby się zajmować organizacją wyborów? Nie oceniałam tego, panie pośle. Czy uważa pani, że powoływanie się na artykuł 11 ustawy covidowej był wystarczający i właściwy do wydania decyzji o przygotowaniu do wyborów kopertowych? Panie przewodniczący, ja jeszcze raz podkreślę, zawiadomienie wpłynęło 3 kwietnia, dotyczyło wypowiedzi pana Fogiela poprzedzającej złożenie zawiadomienia, tak więc żadne akty prawne... Rozumiem, pani nie analizowała też tego, rozumiem. Czy ma pani wiedzę na temat udostępnienia przez ministra cyfryzacji danych osobowych wyborców rejestru PESEL? Czy była ku temu podstawa prawna? Nie pamiętam, czy nie. Nie analizowałam. Pani prokurator, padały tutaj pytania, na które mam wrażenie nie do końca uzyskaliśmy odpowiedź, albo chciałabym się upewnić, czy ta odpowiedź powinna brzmieć. Mówimy o tym ranku, co do którego mamy wątpliwości, co zostało na kogo zadekretowane. I chciałabym dopytać w takim razie, od kogo i kiedy, będąc na tej pracy zdalnej w domu, dowiedziała się pani, że pani prokurator Wrzosek wszczęła to rzeczone postępowanie? Od prokuratora rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Który do pani zadzwonił, tak? I powiedział, że pani Wrzosek wszczęła to postępowanie. Spytał się, czy coś na ten temat wiem i zgodnie z dekretacją pytał się, jak to się stało, że prokurator Wrzosek wszczęła śledztwo w mojej sprawie. Czy pani usiłowała to wyjaśnić, bo to jest, rozumiem, jakaś pomyłka albo inaczej można to nazwać, tak? Że pani Wrzosek przejęła pani dochodzenie, tak? Pani śledztwo. Ja nie używałabym aż tak ciężkich słów jak przejęła, bo ten się wiąże tylko i wyłącznie z przemocą. No to uznajmy, że była pomyłka, tak? Pani poseł, ja naprawdę nie jestem w stanie tego powiedzieć. Zgodnie z dekretacją ja byłam przeświadczona, że sprawa należy cały czas do mnie. I taką też informację przekazałam prokuratorowi rejonowemu. Ale czy usiłowała pani to wyjaśnić, jak to się stało, że pani Wrzosek zaczęła prowadzić to śledztwo? To znaczy przeanalizowałam akta sprawy, czy ewentualnie jakiś inny uprawniony podmiot zmienił dekretację pierwotną. I okazało się, że nie. Że nie. To czy dalej pani, wiedząc, że żaden uprawniony podmiot nie zmienił tutaj dekretacji, czy no to jest, wie pani, zaskakujące. Mamy dwójkę prokuratorów, którzy prowadzą to samo śledztwo. Powiedzmy, czy to jest, nie chcemy mówić o przejęciu, mówimy o jakiejś pomyłce i coś tu nie zadziałało. Czy w takich kwestiach dotyczących podejmowania pewnych czynności, podejmowania pewnych śledztw, dekretacji, coś nie zadziałało. Czy pani usiłowała to jakoś wyjaśnić, czy po prostu umorzyła pani śledztwo, które przejęła po pani Wrzosek i po prostu i tyle? Pani poseł, w sytuacji, gdy wyjaśniłam sprawę prokuratorowi rejonowemu, on dokonał
bym powiedziała, że rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy nami i zadecydował sprawę ponownie na mnie. Czy w jakiś sposób poinformowaliście panią Wrzosek o tej decyzji? Nie wiem. Ja z panią Wrzosek nie rozmawiałam na ten temat. Mhm. A czy pani Wrzosek usiłowała z panią porozmawiać na ten temat? Nie pamiętam. Nie pamięta pani. Dobrze. Powiedziała pani, że tą sprawę zadekretowała pani na siebie. To w takim razie powiedziała też pani, że nie miała pani, pracując zdalnie, dostępu do SIP, bo pani o ten dostęp nie wnioskowała, tak? Powtarza to pani? To skąd się pani dowiedziała o istnieniu w ogóle tej sprawy? Pani poseł, sprawę dekretowałam w momencie, gdy byłam fizycznie w prokuraturze. Czyli kiedy? No, pierwsze to było KO, nie pamiętam dokładnie datę, bo po okazaniu zawiadomienia przez pana posła, pana przewodniczącego. Ale to było tego samego dnia? Nie, nie, to był 6 kwietnia, a decyzję wydałam 23 kwietnia. Sprawa wpłynęła do prokuratury 3 kwietnia. Zgodnie, tak wynika z pieczątek, została zadekretowana na mnie na KO i przypuszczam, że to jest ta sama data. Później po ustaleniu właściwości miejscowej została przedekretowana na DS i to jest data 6 kwietnia. No ale to śledztwo było wszczęte 23 kwietnia. Tak, ale data wpływu do prokuratury wszczęcia, zawiadomienia nie jest równa dacie wydania postanowienia wszczęciu śledztwa. Dobrze, to proszę wytłumaczyć i mi, i tym, którzy nas słuchają, co się działo między tym 6 a 23. Kto się tą sprawą zajmował, kto ją rozpoznawał, kto decydował, czy wszczynać śledztwo po zapoznaniu się z dokumentami. Biorąc pod uwagę fakt, że postępowanie sprawdzające zgodnie z kodeksem postępowania karnego z artykułem 307 trwa 30 dni, po dekretacji sprawy na siebie miałam świadomość, że mam jeszcze czas, żeby podejmować decyzję w przedmiotowej sprawie odnośnie podjęcia czy wydania postanowienia o wszczęciu bądź jego umorzeniu. Czyli chce pani powiedzieć, że między 6 a 23 kwietnia, zanim tego 23 kwietnia wszczęła śledztwo pani Wrzosek, pani się sprawą zajmowała i sczytywała te wszystkie dokumenty, tak? Nie, pani poseł, nic takiego nie powiedziałam. Powiedziałam tylko, że biorąc pod uwagę, że sprawa została zadekretowana 6 kwietnia, w związku z powyższym do czasu podjęcia decyzji miałam czas co najmniej 30 dni zgodnie z kodeksem postępowania karnego i czekałam, aż sprawa zostanie zarejestrowana i wpłynie do mojego pokoju. Dobrze, czyli sprawa została zarejestrowana 23? Nie, nie mam akt, w związku z powyższym nie jestem w stanie powiedzieć, w jakiej dacie sprawa została zarejestrowana. Kto panią poinformował, że sprawa została zarejestrowana, skoro nie miała pani dostępu do SIP? Sprawę rejestruje sekretariat. I sekretariat do pani zadzwonił, poinformował panią? Nie, nie ma takiej praktyki, żeby sekretariat informował prokuratora, że zarejestrował sprawę. Każdy prokurator w sekretariacie ma swoją półkę i ewentualnie sprawa trafia tam. No dobrze, do tego 23 nie było pani w pracy do godziny 16. Skąd pani wiedziała, że sprawa została zarejestrowana? 23 kwietnia prokurator rejonowy poinformował mnie, że sprawa została już wszczęta, nie zarejestrowana. Że została wszczęta przez panią Wrzosek. Tak. Czyli nie wyjaśniała pani, dlaczego pani Wrzosek podjęła taką decyzję po tego 23, mimo że sprawa została przydzielona pani, czy pani ją sobie przydzieliła tego 6. W żaden sposób pani nie wyjaśniała tej kwestii. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale sytuacja była dla mnie mało komfortowa. Dlaczego to była sytuacja dla pani mało komfortowa? Bo po raz pierwszy spotkałam się z sytuacją, gdzie prokurator w sprawie innego prokuratora wydał decyzję merytoryczną. Okej, dobrze, wydał decyzję merytoryczną, ale żadnej decyzji merytorycznej pomiędzy tym 6 a tym 23 nie było. Nie było. Czyli z powodu tego, że sprawa była dla pani niekomfortowa, nie poczyniła pani żadnych czynności pomiędzy 6 a 23, uznając, że ma pani miesiąc na podjęcie jakiejkolwiek decyzji, ale tego 23, kiedy okazało się, że tą sprawę prowadzi pani Wrzosek, podjęła pani pierwszą merytoryczną decyzję w tej sprawie. Pani poseł, nie mówiłam, że sprawa nie była dla mnie niekomfortowa, tylko sytuacja, że prokurator wszczął postępowanie w sprawie innego prokuratora. To miałam na myśli, mówiąc, że sytuacja była niekomfortowa. Dlatego też byłam mocno zaskoczona i zainteresowana, co się wydarzyło
od daty mojej rejestracji. Ale potwierdza pani, że pomiędzy 6 a 23, poza wnioskiem, że ma pani jeszcze 30 dni na podjęcie, że ma pani 30 dni na podjęcie decyzji, nie zrobiła pani nic w tej sprawie. Dokonałam analizy. Sprawy. Dokonała pani analizy zawiadomienia. Ale dokonując analizy zawiadomienia, nie podjęła pani decyzji o tym, że będzie wszczynać postępowanie. Nie podjęłam decyzji, że będę wszczynać. Uznałam, że są podstawy do wydania postanowienia odmowy wszczęcia śledztwa. Ale też pani takiej decyzji nie podjęła, czekając, aż minie te 30 dni? Nie, pani poseł. Sprawa po fakcie, że została zadekretowana, poza tym, że ja podjęłam decyzję, sprawa trafia do rejestracji na sekretariat, konkretny sekretariat w prokuraturze. Pani prokurator, krytykowała pani dzisiaj to, co w sprawie zgromadziła pani prokurator Wrzosek. Może pani jeszcze raz przypomnieć? Nie krytykowałam pani poseł, nie użyłabym tego stwierdzenia, tylko świadczyłam, że zostały tam załączone dokumenty otwarte publicznie. Ale uważa pani, że dobre dokumenty załączyła do sprawy pani prokurator Wrzosek? Dokumenty częściowo wynikające z zawiadomienia. A jakie pani poczyniła dodatkowo nowe czynności procesowe po pani prokurator Wrzosek? Jakie pani zgromadziła dokumenty? Czy pani analizowała tylko te, które były we wniosku o wszczęcie przez państwa śledztwa? Pani prokurator, uznałam, że wszczęcie było bezzasadne, bez podstawy prawnej. W związku z powyższym, po zapoznaniu się ze zgromadzonym w sprawie w postępowaniu sprawdzającym materiałem dowodowym, dało mi podstawę do wydania postanowienia o wszczęciu, o umorzeniu śledztwa. To jeszcze raz. Czy podjęła pani jakiekolwiek nowe czynności procesowe po pani Wrzosek? Nie widziałam takiej potrzeby. Czy mogę zatem wywnioskować, że pani miała już przygotowaną decyzję o tym, żeby umorzyć to śledztwo i w związku z tym, że pani Wrzosek nagle wszczyna to śledztwo, pani przejeżdża do prokuratury i po prostu podpisuje dokumenty wcześniej przygotowane o umorzeniu? Nie, pani poseł. Tak jak powiedziałam, miałam przygotowaną decyzję w głowie. Wiedziałam, co należy w decyzji umieścić. W związku z powyższym miałam przygotowaną, przepracowaną decyzję. Trzeba ją było tylko przelać na papier. Dobrze, ale pani w tej decyzji skorygowała także, nie odnosząc się właściwie do tego błędu pisarskiego pani Wrzosek, dotyczące, tak. Pytał pan Wójcik. Czyli mogę wnioskować, że ten brak odniesienia się do tego, co zrobiła pani Wrzosek, jakiegokolwiek wyjaśnienia, dlaczego pomyliła jedynkę z dwójką. Pani już miała wcześniej przygotowane w głowie całe umorzenie i po prostu abstrahując od tego, co zrobiła pani Wrzosek, po prostu przelała pani na papier, czy pani podpisała to, co miała pani przygotowane. To jest niemożliwe. Ja nie wiedziałam, jak wygląda decyzja o wszczęciu śledztwa. W związku z powyższym nie mogłam zakładać, że pani prokurator wyda taką decyzję i wyda ją z błędem. W związku z powyższym, poza dokumentami, które były dostępne publicznie, które znałam wcześniej, przeanalizowałam pozostały materiał dowodowy. Dobrze, czy pani umorzyła w takim razie śledztwo wszczęte przez panią Wrzosek, czy pani zatem umorzyła postępowanie, abstrahując od tego, że wszczęła je pani Wrzosek? Bo teraz nie rozumiem tej pani ostatniej wypowiedzi. Pani poseł, postępowanie zostało umorzone w związku z wszczęciem, które niedokładnie odzwierciedlało zawiadomienie. Jesteśmy zobligowani skargą uprawnionej osoby. Dlaczego nie upubliczniono w trybie artykułu 12 paragraf 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku prawo o prokuraturze treści wydanej w dniu 23 kwietnia 2020 roku decyzji o umorzeniu śledztwa? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale przypuszczam, że z uwagi na tajemnicę postępowania. W niedawnym wpisie w mediach społecznościowych pan przewodniczący Joński napisał, że chcieliśmy uniknąć zadawania pytań w stosunku do pani usłużnej prokurator, że miała być pani usłużna wobec PiS-u lub posłów PiS-u. Czy pani w swojej pracy kiedykolwiek była usłużna wobec PiS-u lub jakiejkolwiek grupy politycznej? Prokuratorem. Nigdy przez 18 lat nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś polecił mi wykonać jakąkolwiek czynność.
jeżeli taka decyzja miała miejsce, ma ona odzwierciedlenie w aktach sprawy. I takie decyzje w mojej karierze zawodowej jak najbardziej się znajdują. W każdej mojej decyzji w takim przypadku jest, że ona jest wszczęta na polecenie lub decyzja została wydana na polecenie i wskazana jest konkretna osoba i oczywiście ma to odzwierciedlenie w aktach sprawy. Czy wobec tego takie sformułowanie posłowie PiS robią wszystko, aby nie zadawać ich usłużnej prokurator niewygodnych pytań ma znamiona zniesławienia pani osoby? Tak, jest to dla mnie obrażające. Pani prokurator, chciałem wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ ja mam doświadczenie skromne, ponieważ kierowałem urzędem samorządowym, ale dla mnie jest to sytuacja nie do wyobrażenia wręcz, że pracownik przychodzi sobie pomimo dekretacji, zabiera innemu pracownikowi sprawę i rozpatruje według własnego widzimisię. W pracy administracyjnej takie postępowanie jest podstawą do kary dyscyplinarnej. Jak to wygląda w prokuraturze? Tak sobie można przychodzić i brać sprawy według własnego widzimisię? Tak jak powiedziałam, sytuacja była bez precedensu i niedopuszczalna. W związku z powyższym była dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale nie jest to standardowe zachowanie prokuratora. Czy w pracy prokuratora takie zachowanie zasługuje na sankcję dyscyplinarną? Jak najbardziej. Pani prokurator, czy prokurator prokuratury rejonowej jest tak niezawisły jak sędzia? Pytam, ponieważ też gro Polaków, którzy oglądają naszą komisję, nie ma takiej wiedzy prawniczej i chcielibyśmy po prostu poznać te takie podstawy pracy prokuratora. Zgodnie z ustawą prokurator jest niezależny, ale niezawisły. Jest niezależny? Ale niezawisły. Prokuratura jest hierarchicznie podporządkowana. Podporządkowana. Czy w takim razie, czy prokurator może wypowiadać się publicznie w mediach, jeśli nie jest rzecznikiem prokuratury i komentować prowadzone sprawy? Po uzyskaniu zgody prokuratora rejonowego. Proszę powiedzieć jeszcze raz, na spokojnie, ponieważ tutaj mieliśmy takie dość duże emocje na komisji. Dlaczego pani podjęła tę decyzję o odmowie podjęcia postępowania? O umorzeniu. O umorzeniu, tak, przepraszam. W mojej ocenie wydane postanowienie o wszczęciu śledztwa było bez podstawy prawnej, albowiem w prawie karnym należy rozliczyć konkretny czyn danej osoby, zawiadomienie, wskazywało jako osobę konkretnego posła, rzecznika Prawa i Sprawiedliwości i w mojej ocenie jego zachowanie nie powinno być rozpatrywane przez pryzmat artykułu 165 paragraf 1 punkt 1 kodeksu karnego. Gdyby pani jeszcze w kontekście wcześniejszych wypowiedzi, wcześniejszych pytań powiedziała krótko, jak wygląda podległość służbowa w prokuraturze? Osoba, prokurator przełożony jak najbardziej może wydawać polecenia prokuratorowi podrzędnemu. Czy pani Wrzosek, pani prokurator Wrzosek była doświadczonym prokuratorem? Ile lat pracowała w prokuratorze? Gdzie pracowała? O ile dobrze pamiętam, pani prokurator ma dość duże doświadczenie jako prokurator. Wiem, że pełniła funkcję prokuratora rejonowego dla Warszawy Mokotowa, jak również pełniła funkcje kierownicze w innych jednostkach prokuratury, prawdopodobnie, nie pamiętam dokładnie, ale Wola i Żoliborz, ale szczegółów nie pamiętam. Czy w swojej pracy prowadziła jakieś duże śledztwa, czy odnosiła jakieś... Ja bym chciał zaprotestować jednak, proszę, nie oceniam pani prokuratur Wrzosek, chociaż ocena pani jest bardzo dobra. To ma bardzo duże znaczenie w kontekście kolejnego pytania. Ja upieram się, żeby jednak pani prokurator odpowiedziała na to pytanie. No nie wiem, jak pani prokurator wie, jak wszyscy prokuratorzy jakieś śledztwa prowadzili, to bardzo proszę. Pani prokurator była przydzielona do działu 3DS. Ten dział podlegał pode mnie. Na tym dziale nie prowadzone były poważne śledztwa, albowiem poważne śledztwa były przydzielone do działu 1DS Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa i ten dział podlegał bezpośrednio prokuratorowi rejonowemu. Pytam dlatego, że pani prokurator Wrzosek chciała wszcząć i prowadzić postępowanie. W związku z tym mam pytanie, jaki materiał dowodowy pani prokurator zebrała, bo wiemy, że chciała przesłuchać między innymi pana premiera, wicepremiera Sasina, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. No rozumiem, że miała ku temu jakieś podstawy. Czy pani się tutaj natknęła w tym, rozumiem, jakimś materiale dowodowym, które pani Wrzosek zebrała? Zgodnie z obowiązującą procedurą, plan śledztwa tworzy się w dacie wydania postanowienia o jego wszczęciu. Nie przypominam sobie, aby taki plan śledztwa w tej sprawie był sporządzony.
Czyli po prostu pani prokurator sobie takie przesłuchanie wymyśliła, tak? Chciał zaprotestować. Nie oceniamy pani prokurator Wrzosek. Pytam panią prokurator. Która ma bardzo... Panie przewodniczący, oceniamy panią prokurator Wrzosek, Jak dojdzie do konfrontacji, przewodniczący, nie ma takiej formuły w regulaminie, jak muszę zaprotestować. To pan protestuje, właśnie pan Czarnek. Panie przewodniczący, nie ma czegoś takiego, panie przewodniczący, chciałem wyjaśnić i uzmysłowić panu oraz innym, którzy mają podobne zdanie jak pan, że rozmawiamy o czasie pandemii, sytuacji krytycznej, z którą nie mieliśmy wcześniej do czynienia, żaden pion administracji, żaden pion sądownictwa, również prokuratora. Rozmawiamy o sytuacji, w której wszyscy wtedy się uczyliśmy, a tu jeden z prokuratorów samowolnie podejmuje decyzję o prowadzeniu śledztwa. To jest pana opinia, panie proszę, żeby pan przestał. Ale ja chcę wyjaśnić moje pytanie. Proszę przestać wygłaszać swoją opinię, tylko zadać pytanie. A jeden z prokuratorów wymyśla sobie śledztwo, w sensie takim, kogo chce przesłuchać i w momencie, w którym organy państwowe działają w sytuacji pandemicznej, chce przesłuchać premiera i wicepremierów. No sytuacja jest po prostu kuriozalna i tak jak powiedziałem, z doświadczenia administracyjnego to jest wręcz niewyobrażalne, to za co są po prostu... Dobrze, ale jakby pan nie oceniał, tylko zadawał pytania, bo pan nie jest, będzie pan przesłuchiwany, to pan będzie odpowiadał. No. Panie przewodniczący, z tego co mi wiadomo, członek komisji śledczej nie może być przesłuchiwany. Jeżeli pan by mógł, to proszę się zapoznać z... No jeden już będzie. Ja bym bardzo prosił, żeby pan zadał pytanie, pani prokurator. To bardzo proszę o zadawanie pytań. Ja bardzo proszę, żeby pan sobie, jak to pan ładnie ujął, wziął na wstrzymanie i przestał mi przerywać, bo jak po prostu mi pan pozwoli zadać to pytanie, to ja zadam to pytanie. Czy według pani, pani prokurator Wrzosek prowadzi lub prowadziła w przeszłości działalność polityczną? Panie przewodniczący, mogłabym zabrać głos z wnioskiem formalnym? Ale ja pani... bałem, no... formalne były niegłosowane, więc po co no je zgłaszać, skoro nie były głosowane? No pan poseł Buda zgłosił wniosek, mój wniosek formalny, cały czas czeka. Który nie został przegłosowany. Ja bym bardzo prosił, słuchajcie państwo, spokojnie, ale bardzo proszę, żeby pan poseł zaczął Krystian zadawać pytania, a nie oceniać osobę, która była przed chwilą przesłuchiwana. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Ja bardzo proszę o jedną rzecz, żeby w końcu w tej komisji przestać z tą dziwną manierą oceniania przez przewodniczącego pytań członków komisji. Każdy ja z jako nas nie ma przewodnicząca... swoje... Ale jeżeli mam do tego prawo, jako przewodniczący, bardzo proszę, pan zaczął zadawać pytania. Ja bardzo duży szacunek mam dla pani poseł Kłopotek i dlatego również nie przerywałem jej zadawania pytań. Ja bardzo pytań, dziękuję, proszę, ale pana pytania pani dyskredytują świadka panią nie prokurator Wrzosek. Dyskredytują, a nie po to się tutaj spotkaliśmy. Jej pytania, wyjaśniają jej często absurdalne wypowiedzi i sposób zachowania dla... Z pana ocena, że ktoś miał absurdalne, ale prosiłbym, żeby pan nie oceniał. Za chwilę pan to może zrobić na konferencji prasowej. Teraz proszę zadać pytanie. Albo zabiorę panu głos. Proszę pana, ja wiem, że możecie zabierać głos, wielokrotnie to czyniliście. Zanim zadam to pytanie, panie przewodniczący, jeżeli pan mówi, że tu wygłaszanie oświadczeń, no przypomnę panu, że na wielu posiedzeniach, zaczynając i kończąc posiedzenie, pan przewodniczący Joński wygłasza takie oświadczenia, które natychmiast znajdują się na rolkach na TikToku i innych mediach społecznościowych, więc proszę mnie nie pouczać o wygłaszaniu oświadczeń. Podczas przewodniczący tylko prowadzi obrady, a nie ma... Panie Buda, proszę nie przerywać swojemu koledze, chociaż tyle kultury, no. A ja się do pana zwracałem. Czy na działalność... Pani prokurator, jeszcze jedno pytanie, bo widzi pani, że bardzo trudno jest zadać pani pytanie, ani nawet nawiązać, bo czasem trzeba ukazać szerszy kontekst do tego pytania. Czy według pani na kwestię wszczęcia i dochodzenia przez panią prokurator Ewę Wrzosek miała jej działalność w stowarzyszeniu Lex Super Omnia? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. I... czy w listopadzie 2023 roku pani Wrzosek podejmowała jakieś nieuprawnione czynności czy lub działania samowolne? W listopadzie 2023 tak. roku, panie pośle, nie wiem, tak jak mówię, nie pracowałam w tym czasie w prokuraturze rejonowej dla Warszawy Mokotowa. Czy wobec pani prokurator Wrzosek toczy się jakieś postępowanie dyscyplinarne? Nie mam takiej wiedzy. Dziękuję. Ja mam pytanie, czy pani zna panią prokurator Mirosławę Chyrę? To jest rzecznik, były rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Przeczytam pani oświadczenie, pani fragment oświadczenia pani Chyry wydanym po umorzeniu przez panią tej sprawy.
Śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpieczeństwa w związku z organizacją wyborów prezydenckich zostało umorzone z uwagi na to, że ostateczny termin wyborów jest nieznany i jest jeszcze przedmiotem prac parlamentu. A pani mówiła, że to nie dotyczyło tych wyborów. To kto miał rację, pani czy pani prokurator Chyra? Panie przewodniczący, w swojej decyzji, w uzasadnieniu jest odniesienie się do tej sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że postępowanie zostało wszczęte niezgodnie z zawiadomieniem, znacznie szerzej. W związku z powyższym odniosłam się do decyzji, które zostały, do opinii, które zostały załączone przez panią prokurator Wrzosek do akt postępowania. Jednak dotyczyły. Proszę bardzo, pan pytanie ma pan minister Czarnek, jeszcze nie zadawał. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, widzę, że pan odebrał już jednak lekcję od pana przewodniczącego Jońskiego i sprawnie teraz pan obsługuje ten przycisk wyłączania głosu. Mam nadzieję, że mi pan jednak nie będzie wyłączał. Pani prokurator, korzystając z pani wiedzy prawniczej, prokuratorskiej w zakresie prawa karnego, chciałem zadać pani następujące pytanie. Czy wedle pani wiedzy przeprowadzenie wyborów, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich zarządzonych przez marszałka Sejmu jest obowiązkiem odpowiednich organów państwa, czy też można tego nie wykonywać? Jest to obowiązek. Czy wedle pani wiedzy i doświadczenia prokuratorskiego, jeśli by tego obowiązku ktoś nie wykonał, jeśli by nie podjął przygotowań do przeprowadzenia wyborów, także tak skomplikowanych, mógłby narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków? Tak. Dziękuję bardzo. Czy pani sporządziła, pani prokurator, uzasadnienie pisemne tego samego dnia? Przepraszam bardzo, powiedział pan dziękuję bardzo. Panie, bardzo uprzejmie przepraszam, panie pośle. Chwaliłem pana, że jest pan lepszy niż Joński, więc ja przytrzymam tego. No, jeszcze nie... Przyznałem się do błędu. No, czasami człowiek popełnia błędy. No, ja wiem, że pan jest nieomylny, ale... Jeżeli pan poseł... Przyjmuję. Tak. To odpowiedziałbym na pytanie pana przewodniczącego, bo ja wiem, że w informacjach medialnych przekaz był taki, że uzasadnienie nie zostało sporządzone tego samego dnia, jednak te informacje nie były prawdziwe. Mogę? Czy w pani 18-letniej praktyce pracy w prokuraturze kiedykolwiek była pani tak obrażana przez kogokolwiek, przez jakiegokolwiek polityków, jak przez pana Jońskiego, albo tą wypowiedzią w TOG FM, albo chociaż tymi wpisami dzisiejszymi na Twitterze? Ja bym, wie pan co, no, ja bym prosił, żeby pan jednak zadał poważne pytanie. Miałem pana za poważnego człowieka. Bardzo poważne, proszę nie oceniać pytań. Bardzo poważne pytanie. Pan członek może zadawać pytania. Bardzo proszę, żeby pani odpowiedziała na to konkretne pytanie. W związku z tym postępowaniem stałam się ofiarą nagonki medialnej, niczym nieuzasadnionej i w znacznej mierze wykreowanej przez panią prokurator Wrzosek. Nigdy nie spotkałam się do tego postępowania z hejtem, nie tylko ze strony polityków, ale również części środowiska. Bardzo dziękuję, pani prokurator. Proszę jeszcze powiedzieć, bo wspomniała pani tutaj w swoich zeznaniach, że jest jakaś lista 30% prokuratorów, którzy mają być, rozumiem, zwolnieni z pracy, wydaleni z prokuratury. Czy... Ja bym chciał cofnąć to pytanie. Ono nie dotyczy wyborów kopertowych. Nie, przepraszam bardzo. Nie. Muszę bawić, panie przewodniczący. Pan Joński podpowiada panu Karnowskiemu, a pan Karnowski zabiera głos. No, tak być nie może. Pan jest wyłączony z tych czynności. Pan Karnowski był prezydentem przez 25 lat, zdaje się, Sopotu i jakoś nie nauczył się samodzielności. Nie musi pan Joński podpowiadać. Mogę pana zapewnić, że mam dużo więcej samodzielności niż pan w swojej partii. Doskonale, bardzo dziękuję. Ja bardzo proszę odpowiedź na to pytanie, które skonstruowałem. Czy czuje się pani zastraszana i czy pani rozmawiała także przed tą komisją z kimkolwiek albo ktokolwiek z prokuratury, w tym na przykład pani Wrzosek, na przykład dzwonili do pani albo kontaktowali się i ostrzegali przed zeznaniami na tej komisji? Rzeczywiście nie czuję się komfortowo w tej sytuacji, jednakże nikt mnie ze mną się nie kontaktował i nie prosił o składanie lub nieskładanie zeznań. Bardzo dziękuję. A skąd pani wnioskuje, że jest pani na tej liście 30% prokuratorów do zwolnienia z pracy? Biorąc pod uwagę wypowiedzi medialne pani Wrzosek, jak również zachowanie dwóch prokuratorów z Mokotowa, nie będę wymieniała nazwisk, albowiem sytuacja była dla mnie bardzo niekomfortowa. Jeden z prokuratorów obecnie w delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości po wydaniu przeze mnie decyzji o umorzeniu śledztwa pod moim gabinetem robił sobie zdjęcia z różnymi hashtagami i wrzucał je na Twittera. To można bardzo łatwo sprawdzić.
Natomiast drugi prokurator, obecnie w stanie spoczynku, jednakże również jako rzecznik społeczny pana prokuratora generalnego, na przesyłane zdjęcia wszystkich kobiet z danymi takimi jak ja, odpisywał to nie ta kobieta. W związku z powyższym, z informacjami medialnymi, nie tylko pani Wrzosek, ale również innych osób, tak, czuję się zagrożona i jak będzie wyglądała dalsza moja praca, tego nie wiem. Czy kiedykolwiek tego typu rzeczy zdarzały się wcześniej w 18-letniej karierze pani prokurator, w prokuraturze w ogóle? To jest moja pierwsza sytuacja. Tym bardziej bardzo dziękuję za precyzyjne odpowiedzi na pytania zadawane na tej komisji i dziękuję za wiedzę, jaką posiedliśmy na temat tego, dlaczego zostało umorzone postępowanie, jakie były okoliczności tego umorzenia, jakie były podstawy prawne. Dziękuję bardzo. Pani będzie prokuratorem, która najszybciej umorzyła postępowanie, no ale to już przejdzie do historii, zostawmy inne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili wraca pan przewodniczący Joński, bo się skończyło przesłuchanie pani prokurator Wrzosek, pani prokurator także Dudzińsk. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Do wypowiedzi pani prokurator Dudzińskiej odniosę się na kolejnym posiedzeniu komisji. Jednocześnie w związku z tymi informacjami, które dzisiaj wszyscy mogliśmy słyszeć, będę również wnioskował w najbliższym czasie o przeprowadzenie konfrontacji między panią prokurator Wrzosek a panią prokurator Dudzińską. Pani prokurator Dudzińska rozpowszechniała informacje nieprawdziwe, naruszyła moje dobre osobiste, dlatego że ani razu w tym wywiadzie nie odnosiłem się bezpośrednio, ani nie wymieniłem nazwiska pani Dudzińskiej, a mówiąc o umorzeniu postępowania z zawiadomienia NIK-u, mówiłem o innej pani prokurator, co więcej, która wszczęła postępowanie, a po przegranych przez PiS wyborach przesłuchiwała pana Sasina i Morawieckiego. Nie pozostawia mi nic innego, jak wezwać, dzisiaj wysyłam do pani prokurator Dudzińskiej, wezwać do natychmiastowego zaprzestania naruszenia dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszeń w terminie 24 godzin. Szanowni Państwo, są instytucje państwa, takie jak prokuratura, sądy, policja, służby specjalne, do których Polacy muszą mieć zaufanie. Nie może być tak, że te osoby wprowadzają opinię publiczną w błąd.